Siemanko, witam w 18 odcinku programu Trybuna Ludu. Dzisiejszym gościem jest Marian Ziółkowski. Witam, cześć Marian. Witam, cześć. No i co, pytań ponad 300, także lecimy z tematem, żebyś wyrobił się na wieczorny trening. No i co, zaczynamy, słuchaj. Pytanie numer jeden brzmi, od razu wiadomo o czym, bo jesteś z WCA. Czy w WCA pytacie się Artura, co sądzi o aferze Końskiej? Pozdrawiam. Czy w WCA pytamy się Artura? Co sądzi o aferze Końskiej? Afera, ja nie wiem nic na temat afery Końskiej. Nie słyszałeś o tym na kadrze i tak dalej? Nie, nie. To nie będę ci tłumaczył, nie ma tematu. Kurde, ja nie wiem o co chodzi w ogóle, afera Końska. Ty wiesz co, powiem ci, że mnie ten temat już męczy. Generalnie to była jakaś wypowiedź zimnocha sprzed kilku lat, że ktoś tam komuś bił konia na kadrze i ludzie się teraz jakoś ocknęli od pół roku. Dobra. To jest temat numer jeden we wszystkich komentarzach pod filmami. Afera Końska, ale to nazwali. Nic na ten temat, pierwsze słyszę. Pytanie numer dwa. Jak pachnie Daniel Omielańczuk? Bo podobno hipsterzy pachną iPhone'ami. Jak pachnie Daniel Omielańczuk? No nie mam za bardzo okazji z nim robić, bo jest no, jednak w wadze ciężkiej i właściwie chyba raz party robiliśmy, ale w sumie miał normalny zapach. Czy jakbyś dostał dobry hajs, wklepałbyś Jarowi? Czy możesz to zrobić za darmo? Nie, no ale bez sensu w ogóle, nie wiem jak to miałoby wyglądać, jeśli na ulicy, no to tym bardziej na pewno nie, a jeśli miało to być w klatce, no to i tak, walka bez sensu, taka już bardziej free fightowa, no w ogóle bez sensu. KSW 50, Ziółkowski versus wygrany ze starcia Park versus Sowiński? Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Jeszcze raz, jakie to jest? KSW 50, aha, czyli Londyn. Ty tak. Kontra no Park, no bo wygrał sobie. Tak, dokładnie. No tak, myślę, że jak najbardziej możliwe, że nie ma tu wiele kombinacji. Jest tam, gdzieś tam jeszcze się mówi, że może będzie Saladin, który ostatnio też coś widziałem, że doszły do niego moje słowa tam w wywiadach, gdzie wspominałem o nim. On też o mnie wspomniał, więc to też gdzieś tam gdzie się o tym mówi, jest też Leszek Krakowski, ale myślę, że chyba Park będzie jak najbardziej sensowny. Golden Boy Królu, czy czułeś się kiedyś podrywany przez jakąś ringer na zapleczu? Tak, ale nie w KSW i chyba nie odkąd mam dziewczynę. Odkąd mam dziewczynę, to jednak te dziewczyny są bardziej takie powściągliwe, że tak powiem. Co sądzisz o walkach ulicznych? Brałeś w takich udział? W walkach ulicznych? No wiadomo, jeśli rozumieć to tak, że idę sobie ulicą i ktoś coś tam, wychodzi jakaś sytuacja, bo ktoś do mnie zaczął, no to brałem w takich udział, ale trzeba przyznać, że odkąd trenuję, to już dawno nie miałem. Jakieś takie epizodyczne, kilka takich sytuacji, ale jak byłem młodszy, no to miałem częściej do czynienia z jakimiś takimi walkami. No to chyba też z takiego względu, że nic nie umiałem, a jak człowiek nic nie umie, a byłem młody, miałem w sobie dużo takiej, można powiedzieć, agresji, to jakieś te, można powiedzieć, takie coś w stylu kompleksów, że człowiek chce się sprawdzić, bo nie czuje się pewny. A odkąd trenuję, to tak naprawdę w ogóle nie mam w głowie tak, że chciałbym się sprawdzić, bo wiem na co mnie stać i automatycznie to jest dla mnie staje się bez sensu taka walka na ulicy. Ale oczywiście jakby na pewno jest tak, że jakby ktoś do mnie zaczął, ale tak naprawdę mocno, żeby tak ostro wszedł na moją przestrzeń, ale tak naprawdę można powiedzieć chamsko, no to może coś bym zrobił, ale też raczej bym starał się unikać takich sytuacji. Jak tam twoje łokcie, w sensie po walce z Gracjanem? Nic. Właśnie zdziwiło mnie, że wiele ludzi pytało się, czy mam porozwalane łokcie. Też wiele osób zwracało uwagę na to, że raz tak mocno przestrzeliłem i trafiłem w matę, w podłogę oktagonu, ale właśnie ona jest bardzo miękka, a same łokcie, jak trafiałem w głowę Gracjanu, no to tak naprawdę z nimi nic nie było. To kość tak naprawdę bije, więc nie miałem zupełnie nic z łokciami. Jak ma na imię MacGyver? Proszę, oglądałem. Wiem, że gra to, ten gościu się nazywa Anderson, który gra tego MacGyvera. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak się nazywa. Ale jak ma na imię MacGyver? Kurde, ale to jest fajne pytanie, bo w sumie... Ja wiem, sprawdziłem. A na pierwszą, pierwsza litera? A.
Ale nie trafisz. Nie trafię, jakiś... Rodzaj wołowiny, o tak. O kurde, nie wiem. Angus. Angus, nie miałem pojęcia. Kurde, no nie widziałem, ale oglądałem MacGyvera, jak byłem mały. Ja tak samo. I bardzo mi się podobał, lubiłem na serię. Kto twoim zdaniem zrobił większą karierę w branży przestępczej? Rafał Moks czy Adam Wieczorek? Wieczorek, który? Adam Wieczorek. Adam, okej, bo już nie byłem pewny. To Wieczorek chyba przez to, że jest w UFC, więcej ludzi chyba go, chociaż Moksa też wielu ludzi kojarzyło. No, wydaje mi się, że poważniej, tak z mojej perspektywy, bo tak naprawdę niewiele wiem, tylko to co tam się mówi, to chyba bardziej poważniejsze rzeczy wszedł Rafał Moks, a z kolei Adam Wieczorek było, wydaje mi się, minimalnie głośniej o tym co tam zrobił. Kurde, nie, ciężko mi się wypowiadać na takie, to zupełnie nie są moje klimaty, ale... Ja też nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, za co tam Rafał teraz ma wakacje i... No Adam, wiem, że tam tę chuligankę się bawił niepotrzebnie, tak, zresztą zupełnie. Dokładnie. No ale... Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Adam Wieczorek... Nie wiem, wyjaśni się ta cała sytuacja, zostawi to i wróci do walk i będzie walczył w UFC, bo jest gościem, który myślę, że jeszcze może spokojnie powygrywać wiele walk. Podobno reżyser dokumentu Tylko nie mów nikomu zainteresował się sprawą afery Końskiej i rozpoczął pierwsze dochodzenie. Jak myślisz, czy uda mu się rozwiązać zagadkę? Nie jesteś w temacie afery Końskiej, więc... Ale nie mów nikomu? Co ty? Nie słyszałeś o tym filmie Sekielskiego? To jest o tej pedofilii w kościele. A. To, nie wiem, a jak to było tam pokazane? Pewnie jak zwykle, że księża to pedofile, tak? No. No, a prawda jest taka, że statystycznie w każdej instytucji, jak policjanci, straż pożarna, lekarze, statystycznie wcale nie jest tyle samo pedofili, co w kościele. Tylko wiadomo, że oni są traktowani jako ludzie, którzy, jak coś można powiedzieć, są przedstawicielami moralności, więc tym bardziej, jeśli oni coś takiego robią, to jest mocniej piętnowane. No, oni nauczyciele, co nie? Tak. Więc to sama jest grupa. Mocno piętnowane. Słuchaj. Ale też jest nagonka, można powiedzieć. A nie chcę na ten temat gadać. Która część GTA najlepsza? Fajne pytanie. Piątka wiadomo, że jest świetna, ale ja chyba bardziej lubiłem czwórkę. Liberty City z tym bandziorkiem Nico Bellickiem. Chyba bardzo mi się podobał klimat, jaki był. I nie też wiem, czy w czwórkę grałem. To były jeszcze takie czasy, to nie jest jakaś wielka różnica lat, ale jednak były takie czasy, gdzie tak się dużo o tym nie mówiło. Gdzie nie było wszędzie o tym, w każdym mówił o tym GTA, nie było czegoś takiego. Mówię o tym, bo gdy kupiłem tą czwórkę, to tak podobało mi się, że tak w sumie niewiele ludzi w to gra, niewiele ludzi o tym mówi. A to dobry przykład jest właśnie z Red Dead Redemption, gdzie jedynka w ogóle przeszła bez echa większego i człowiek tak czuł, że to była taka jego gra, że ją prawie że odkrył, a druga część Red Dead to wszyscy ją znali. Tak troszeczkę to tak mnie lekko odstraszyło. Więc wracając, podsumowując, czwórka chyba najbardziej mi się podobała, bo ten klimat taki był. O gier będzie mnóstwo pytań, jeszcze będziesz mógł popłynąć, spokojnie. Czy jarałeś ziółko? Ojej, oczywiście. Oczywiście, no można powiedzieć, że... No, że kiedy nie jarałem. Nie, no, mam dużo z tym do czynienia, można powiedzieć. Nie będę tu okłamywał. Z kim najbardziej chciałbyś się zmierzyć w KSW, pomijając Mateusza Gamrota? No właśnie z Parkiem myślę, że to byłaby... Kurde, super walka. Właśnie tym bardziej, że znam gościa od początku. Oglądałem z nim ten Ultimate Fighter i to na bieżąco, jak wychodziły odcinki, to oglądałem. Akurat głównie bardziej zainteresował mnie właśnie Robert Whittaker, bo to był ten sam sezon. Ale oczywiście Parka też widziałem, tym bardziej, że był najmocniejszy z całej tam ekipy. Więc to było coś dla mnie takie, w jakimś sensie na tym moment takie spełnienie. Walka o pas KSW i walka z Parkiem to by było naprawdę największa rzecz w moim życiu, jeśli chodzi o sporty walki. Leszek Krakowski też właśnie, cały czas gdzieś mam go w głowie, też fajnie byłoby z nim stoczyć walkę, ale chyba głównym tym nazwiskiem takim, co mnie tak naprawdę ekscytuje, no to jest Park albo Saladin. Czy jeżeli w wieku 20 lat
przyjdę do WCA, żeby zacząć przygodę z MMA, ale mając wcześniej 8 lat treningu w kickboxingu, to mogę coś osiągnąć w MMA? A ile lat ma? 20. 20. Jak najbardziej. Ojej, jak najbardziej. Ja w wieku 19 lat pierwszy raz na trening przyszedłem. Nic wcześniej nie umiałem, grałem tylko w piłkę i jeśli chodzi o sztuki walki, to jedynie co, to co oglądałem właśnie na Extreme Sports poleciał pierwszy sezon Ultimate Fightera, te pierwsze te gale UFC, tam pamiętam, że to leciały jakaś gala chyba od 30, 30 którejś do 40, tam kilka mieli gal te Extreme i tam właśnie puszczali je na okrągło, a że jestem obserwatorem, to dużo właśnie patrzyłem i z tego, można powiedzieć, się uczyłem, ale tak naprawdę pierwszy raz styczność miałem taką prawdziwą styczność w wieku 19 lat, więc jak chłopak mówi, że ma 20 lat, a 8 lat kickboxing trenuje, no to już ma fajną bazę, więc oczywiście no, tak naprawdę jeśli chodzi o MMA, to w każdym wieku można zacząć. Wiadomo, że jeśli chce się myśleć o jakiejś zawodowej karierze, no to lepiej wcześniej zacząć, ale no w tym przypadku jak najbardziej powinien przyjść. Kiedy jesteś w WCA? Bo chyba wszystkich znanych zawodników oprócz Ciebie spotkałem i czy jak mi się uda Cię spotkać, to zrobimy zdjęcie. Jak początek pytania? Kiedy jesteś w WCA? Kiedy jestem w WCA? No praktycznie można powiedzieć codziennie. No teraz miałem miesiąc przerwy od treningów takich w WCA. Bardziej robiłem jakieś jiu-jitsu w kimonach, jakieś tam takie bardziej lżejsze treningi, ale myślę, że już zaraz zaczynam przygotowania i jestem codziennie tam. I co? Tak, oczywiście będzie tam autograf i zdjęcie zawsze mogę dać. To dla mnie jest przyjemność. Co myślisz o przejściu do Bellatora albo UFC? Do Bellatora raczej nie chciałbym nigdy przechodzić, bo Bellator nie ma testów antydopingowych i dla mnie to byłoby bez sensu. Więc no przede wszystkim jestem w KSW i na tym się skupiam. Cieszę się, że jestem w tej organizacji, że jestem jakiejś częścią tej historii, która stworzyła polskie MMA, więc na ten moment bardzo się cieszę, że jestem w tej organizacji. Wiadomo, no nie mogę też okłamywać, UFC jest największy na świecie, więc gdzieś tam w głowie to też zawsze jest i gdybym miał wybierać i nie bić się już dla KSW, no to bym wybrał UFC właśnie i z tego względu, że są najwięksi na świecie i że mają testy antydopingowe. Czy uważasz, że WCA to dobry klub, aby zacząć swoją przygodę z MMA? Tak, jak najbardziej. Tam mają też mają dobrych amatorów. Dobrze tam widzę, że tak prosperują, tym bardziej, że byłem niedawno na zawodach amatorskich ze swoją właśnie ekipą z KSW Zimu. I tam dużo jest właśnie chłopaków, którzy widać, że są dobrze trenowani, że tam jest naprawdę dobry klub pod względem amatorskim, więc myślę, że WCA jest jak najbardziej dobrym klubem. Mistrzu, nazwisko zobowiązuje. Lubisz przykurwić wiadro albo dobrego skuna spalić? Kiedyś miałem do czynienia z wiadrem, raz w życiu. To też raz w życiu tylko. Raz w życiu na obozie, jeszcze pamiętam w Jakubowie, to był obóz z trenerem Oknińskim. I nie będę mówił z kim to robiłem, ale od razu mi się przypomina ten gość. Tak, raz to zrobiłem, wtedy w ogóle nie paliłem, zupełnie nie paliłem i to był moje jeden z pierwszych razów w życiu, kiedy zapaliłem, pamiętam, że to jednego bucha tak walnąłem i pamiętam, że naprawdę wystrzeliło mnie, że nie widziałem co się dzieje, dobre jaja ogólnie były. Ale no tak, z wiadra zazwyczaj nie palę, nie, to już jest taka, można powiedzieć, hardcore. Czy masz albo miałeś kiedyś kosę z trenerem Oknińskim? No tak, oczywiście, no kosę. Przez lata trenowania z nim mieliśmy większe lub mniejsze jakieś kłótnie i takie niedogadania, ale nie było to nigdy, nie można było tego nazwać kosą. No ale teraz myślę, że chyba nigdy nie było takiego napięcia między mną a trenerem jak teraz. Po prostu no przesadza z tym, co robi w świecie tym internetowym. I wszystko to, co mi powie w twarz, to mogę się nie zgadzać i tak dalej, ale w jakimś sensie będę to szanował. A wszystkie rzeczy, które się robi za pośrednictwem mediów, to ja tego w ogóle nie szanuję. To jest dla mnie nie męskie zachowanie. Czy jesteś osobą wierzącą? Jaki masz stosunek do religii?
Kurde, ale fajnie, że ktoś takie pytanie zadał. Tak, jestem osobą wierzącą i o ile nie podoba mi się Kościół, w sensie takim, że założenia wydawałoby się, że będzie dobra, a tak naprawdę z tego, co widzę, jak teraz ten Kościół działa, to wręcz sobie myślę, że tak wygląda, jakby ten Kościół wręcz chciał ludzi zniechęcić do wiary. Więc ja ogólnie nie jestem katolikiem, tylko ewangelikiem. Nie ma tam jakichś wielkich różnic. Minimalne są, które też mi się bardziej podobają właśnie w kościele ewangelickim. Przykładowo, na przykład jak jest msza, no to ksiądz nie chodzi z tacą. I to mi się podoba, bo w jakimś sensie to chodzenie z tacą to jest takie, tak odbieram to, mogę nie mieć racji, ale taka minimalna forma presji, że wchodzi z tą tacą i tak kto tam rzuci, kto rzuci, a w kościele ewangelickim jest tak, że sobie koszyczek stoi po prostu w jednym miejscu, kto wrzuci, to wrzuci i już, i to jest jego wybór. Jest kilka rzeczy właśnie w kościele ewangelickim, które mi się bardziej podobają, ale znowu ostatnio doszły mnie słuchy, że tam się trochę znowu w tym kościele ewangelickim nieciekawie się dzieje, że na przykład w Skandynawii, bo dużo właśnie ewangelików, w ogóle tych luteranów jest w Skandynawii, że tam księdze był pederasta, gej. Nie wiem, co to ma być w ogóle, co to za akcja jest. Mi to się ogólnie nie podoba. Więc no jestem ewangelikiem, jestem wierzący, ale bardziej można powiedzieć, że wszystko, ta cała moja wiara opiera się na wierze w Boga, a niewiele to ma do związku z Kościołem. Marian, czy po dwóch wygranych myślisz, że jesteś gotowy na łazarskiego gladiatora? To łazarski gladiator chodzi o bonusa, tak? BGC. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę na niego gotowy. Co robisz w wolnym czasie po treningach? Jakaś gierka, piwko, TV? Jeśli chodzi o piwko, no to w ogóle nie piję. To jest dziwna sprawa. Po prostu alkohol mi totalnie nie smakuje. Nie wiem, jak czemu tak jest. Po prostu totalnie mi alkohol nie smakuje i w ogóle nie piję. Co oczywiście nie mówię, że kilka razy w swoim życiu upiłem się totalnie, ale to myślę, że z powodu, że była impreza, że były dziewczyny, człowiek chciał się trochę rozluźnić i tam człowiek trochę przychlał, ale to było kilka razy tylko w moim życiu. Ogólnie nie piję w ogóle, nie ma czegoś takiego, że w mojej lodówce leży browarek. Nigdy nie piję. Właśnie mam bardziej skłonności do jedzenia słodyczy, do takiego typu rzeczy. A jaki był jeszcze... co robię wolnym? No tak, no gram na plejaczku przede wszystkim. Gram na plejaczku, ale bardzo lubię oglądać też filmy, tylko stare filmy, bo to, co teraz wychodzi, to jest padaka. Lubię też muzykę, naprawdę to muzyka tak... To jest coś, co tak mocno do mnie dociera, tak mocno trafia. I no to jest właśnie dla mnie bardzo ważne, ale też stara muzyka. Teraz to, co wychodzi od kilku lat, to mnie interesuje. Ogólnie lubię jeździć na rowerze, no i też połączyć to wszystko, o czym mówiłem, z tym jaraniem, że tak powiem. Czy znasz jakiegoś zawodnika Fame MMA? Marta do Was na treningi wpada. Marta? Jaka Marta? Linkiewicz. Nie widziałem jej jeszcze. Tak? Nie widziałem jeszcze. Ja za dwa razy. Jest taki gościu Dawid Ambro. Znam go, w sumie nie wiem do końca skąd, ale go znam, tam gdzieś na Facebooku się przebijało. No teraz już w ogóle nie używam Facebooka, więc tak naprawdę pozapominałem wielu ludzi, których tylko znałem z Facebooka, ale go pamięta, bo on się właśnie przebija w tym Fame MMA i pamiętam, że zobaczyłem że on tam walczy. W sumie to chyba jedyni, którzy... Wiem, że te siostry godleskie jest coś takiego, taki twór. Wiem, że jedna się tam biła, ale to kojarzę po prostu. Grałeś kiedyś Skyrima? Skyrim. Nie grałem, ale jest podobno fajną grą. Coś w stylu trochę Wiedźmin, ale tam jest pierwszoosobowy, tak? Widok. Wiesz co? Co to jest pierwszoosobowy widok? Bo ja to jestem w gierkach tak trochę, wiesz. No pierwszoosobowy, że tak jak są te FPS-y, po prostu są takie shootery, gdzie się... Czyli jakby z oczu swoich, tak? Tak, bo trzecia osobowa to widzisz postać za plecem kamera. Dokładnie. Ale chyba w Skyrimie też jest opcja za plecem, wiesz? Okej. Okay. No ogólnie... Bo ja kiedyś oglądałem filmy, tego bardzo mi się podoba grafika. Aha, tam. To jak okay. Wychodziła ta gra, to pamiętam, że było... Właśnie nigdy nie grałem w Skyrima, ale ogólnie to jest typ gier właśnie, które lubię. Nie wchodziłem w ten świat, bo to jest taka gra, gdzie tu trzeba
wiele z siebie dać, w sensie wiele czasu, zagłębić się naprawdę mocno w ten świat, żeby naprawdę, żeby to tak naprawdę docenić. Nie wyobrażam sobie na przykład grać Wiedźmina i nie wejść w ten świat tak głęboko i po prostu lecieć tam przez planszę i wycinać gości. Ja, jak jest gra jakaś taka naprawdę rozbudowana, którą warto, to ja lubię w nią tak totalnie mocno wejść. No to jaranie pomaga. Zainteresowania poza MMA? Zainteresowania poza MMA. No właśnie ten PlayStation, filmy, muzyka, bo to jest takie coś ważnego bardzo dla mnie. Kurde, bardzo lubię przyrodę ogólnie. Dużo to jest związane z geografią, lubię. Dużo dosyć wiem i bardzo się tym interesuję. Różne kraje, miasta, jakieś stolice, jaki tam jest klimat, jaki tam jest religia. Takie rzeczy bardzo mnie ciekawią. Jakaś różne, można powiedzieć, różne kultury mnie bardzo ciekawią. Tylko oczywiście w taki sposób nie, że mam w jednym kraju jest 30 kultur i wszystko wymieszane. To mi się nie podoba. Podoba mi się właśnie, że świat jest ogólnie zróżnicowany. I na przykład chcę zobaczyć, jak żyją Hindusi, no to ja jadę do tych Indii i sobie patrzę, jak to wygląda. Chcę zobaczyć, jak wygląda kultura azjatycka, no to jadę do kraju azjatyckiego. Chcę zobaczyć, co ci murzyni tam wyprawiają, to pojadę do Afryki. I to mi się właśnie bardzo podoba, to mnie bardzo ciekawi. Ale właśnie nie podoba mi się, jak w jednym kraju jest cała mieszanka, bo to się robi bajzem. Czy oglądasz grę o Tron? Nie, właśnie dużo ludzi też wokół mnie ogląda ten serial. Jakoś nigdy się, no nie wiem, jakoś nie miałem okazji go oglądać, ale właśnie wielu ludzi go ogląda i wiele ludzi go chwali. Jakich przedmiotów najbardziej nie lubiłeś w szkole? No niestety standardowo to powiem, że tej matematyki. O ile matematyka mnie bardzo ciekawi, naprawdę bardzo mnie ciekawi. Niesamowita jest matematyka i te różne wszystkie, są takie paradoksy matematyczne, gdzie to naprawdę jest tak bardzo ciekawe, ale niestety chyba nie mam uzdolnienia matematycznego. Wydaje mi się, że ci, co mają uzdolnienie matematyczne, to widzą cyfry i od razu wiedzą. A ja staram się to zrozumieć w taki bardziej chyba humanistyczny, polonistyczny sposób. Chciałbym to tak wiedzieć dokładnie, co z czego wynika. I no, wydaje mi się, że matematyka niestety nie jest mi pisana, ale bardzo ją doceniam, ale właśnie jej nie nienawidziłam w sumie. Bo też chyba jest ten problem, że nauczyciele źle to tłumaczą, za bardzo chyba ze swojej perspektywy. Ich perspektywa jest taka, że oni po prostu widzą jako umysły matematyczne, a nie każdy ma taki umysł i wydaje mi się, że ich nauczanie jest trochę bez w jakimś sensie bez wyobraźni. Nie potrafią wziąć poprawkę na to, że nie każdy ma umysł matematyczny. 5 najlepszych twoich rywali. Rebecki. Trzymański. Na tamten okres Zieliński, na tamten okres, to było ze 4 lata temu, to wtedy Zieliński na pewno był takim najmocniejszym gościem, z którym się biłem. Kleber, na pewno Kleber. I Szułakowski albo Szadziński, któryś z tych gości. Ile fanek zaliczyłeś? Kurde, przez chwilę musiałem dożyć, czy na pewno o to chodzi. Ale no, na pewno o to chodzi. Ile fanek zaliczyłem? Chyba można powiedzieć, że żadnej. Że nigdy nie zrobiłem to z dziewczyną tylko dlatego, że była moją fanką. Nie podobałoby mi się to. Właśnie to sobie zawsze myślałem, że zwłaszcza jak byłem już w miarę tam rozpoznawalny, w miarę, bo cały czas tak naprawdę nie jestem jakoś super rozpoznawalny, nie czuję tego, ale jak już było coś takiego, że weszło się w internet i można było zobaczyć, kim tam jestem, to zawsze starałem się, jak poznawałem nową jakąś dziewczynę, to starałem się tak zrobić, żeby ona najlepiej nie... w ogóle nie widziała, kim jestem, żeby poznała mnie takiego, jak właśnie tu sobie teraz siedzimy. A jak spotykałem się z dziewczyną, to starałem się raczej nie gadać o tym, że walczę. Coś tam napominałem, ale nie mówiłem, nie mówiłem, jaki to jest wymiar, że tam bije się gdzieś wysoko. Starałem się raczej, żeby nie podobał się dziewczynom z tego powodu, że robię coś fajnego.
Starałem się, że zawsze bazować na tym, żebym spodobał się dziewczynie z tego, jaki naprawdę jestem. Więc podsumowując, nigdy nie zaliczyłem dziewczyny, nie zaliczyłem fanki. Ale teraz jak człowiek sobie pomyśli, to nie wie tak naprawdę, czy... też ogólnie nie miałem zbyt dużo dziewczyn, też można tak powiedzieć. Nie miałem zbyt dużo dziewczyn pod takim względem, ale no, jak teraz człowiek sobie pomyśli, to może jakaś jedna się trafiła, która... z którą działo się to tylko dlatego, że jej zaimponowałem w taki sposób, ale jeśli tak, no to ja o tym nie wiedziałem. Co sądzisz o Popku? Nie mam tak naprawdę, nie mam z nim jakiegoś większego problemu. Są na pewno Freak Fighterzy, że tak powiem, którzy bardziej jakoś mnie irytują, a on jest taki... W sumie, jest kontrowersyjny, tam na przykład no, dziwię się, że sobie wytatuował te oczy, przecież on od razu skazuje się na kalectwo i wydaje mi się, że człowiek zawsze powinien dbać jak najbardziej o swoje zdrowie. W ogóle te jego piosenki, znam nawet jedną, bo mój kolega, przyjaciel właściwie, słuchał jego płytę, to jest dziwne. Zawsze się śmialiśmy z tego, że słucha tego. Tam były takie różnego rodzaju specyficzne piosenki, ale nie, ogólnie nie mam nic do niego. Nawet raz z nim rozmawiałem i taki wydawał się całkiem normalny. Nie chcę już wchodzić w to, że jaki on przykład daje tam ludziom. Już nie chcę po prostu w to wchodzić. Nie mam nic do niego i akurat z tych wszystkich gości w KSW, którzy tam biją się właśnie te free fighty, no to on jest takim gościem, który najbardziej mi pasuje. Czy jesteś cierpliwym trenerem, który zawsze wszystko na spokojnie wytłumaczy nawet po 3 razy? Kolejne fajne pytanie. Staram się być jak najbardziej cierpliwy. Staram się być. Czasami jest coś takiego, że jak na przykład widzę, że ktoś jest totalnym takim asynchronem, że ja mówię mu, żeby uderzał lewy prosto, on bije prawy sierp, a naprawdę zdarzają się czasami tacy goście, to i tak staram się tak zachowywać, żeby nie odczuł tego, że lekko mnie to nawet nie irytuje, ale że lekko nawet mnie to bawi, że tak powiem. Staram się być cierpliwy, podchodzić wyrozumiale, ale 100% nigdy nie ręczę za siebie, nie mam kamery, nie widzę, jak się do końca zachowuję. No mam ogólnie nadzieję, że nigdy nie jakiś dany mój podopieczny nie wyczuł ode mnie, że coś jestem podirytowany albo lekko się naśmiewam. Staram się profesjonalnie podchodzić. Jaka muza na wyjście? Przy okazji wymień top 5 swoich ulubionych zespołów wykonawców muzycznych. Kolejne fajne pytanie. Jaka muza na wyjście? Rockowe piosenki zawsze biorę na wyjście. I tak zawsze o sobie mówię, że tak 75% mnie to jest dusza rockowa. Ja naprawdę bardzo, nie byłem, jak chodziłem do gimnazjum, podstawówki, nie byłem typem metalowca. Takiego gościa, który w plecaczku ma tam plecaczek Iron Maiden. Raczej też mnie to trochę odstraszało, taki typ ludzi. Ale właśnie jeśli miałbym siebie porównywać, czy byłbym, jakbym miał wybrać, czy takim metalowcem, czy dresiarzem, no to bardziej bym się zaliczył już po takiego metalowca, choć i tak to jest dosyć dalekie ode mnie. Muzyka rockowa, uwielbiam muzykę rockową, ale jest właśnie 25% we mnie też takiej muzyki bardziej bliżej nieokreślonej. Raczej nie słucham popu, bo ten pop, który teraz leci, to Wesse, to jest fatalna sieczka dla masy, nie słucham tego. Nie słucham też hip-hopu, nigdy nie, mimo że w tym świecie MMA bardzo dużo ludzi słucha właśnie rapu, hip-hopu, to ja no, zupełnie tego nie słucham, jakoś mi to po prostu nie podchodzi. Ale słucham bardziej takiej muzyki, na przykład Franka Sinatra, uwielbiam, to jest gość, który tak... Nawet taka muzyka nawet chyba nieraz bardziej do mnie dochodzi niż, bardziej dociera niż rockowa. Więc lubię taką muzykę, lubię jakąś bardzo brazylijską muzykę, lubię japońską, słucham też muzyki z Korei Południowej, jakieś takie różny miks. Lubię właśnie w ogóle też Azję, podoba mi się. Azję tylko Koreę Południową i Japonię, nie Chiny. Więc tak bym siebie określił, a 5 takich zespołów, jakie lubię, to kurczę, dużo jest takich zespołów, które ludzie nie znają. Na pewno Blink 182, no to ludzie na pewno kojarzą, to bardzo, bardzo lubię ten zespół.
Arctic Monkeys bardzo lubię, mimo że to jest taki lżejszy, nie wiem czy kojarzysz. Tak, tak, ja to... słucham rocka tylko i wyłącznie w zasadzie, czekam, czy wymienisz coś, co ja najbardziej lubię. Okej, okej. Właśnie te Arctic Monkeys, tylko wcześniejsze płyty. Nie, o tej ostatniej to nawet nie mówię, a tej płyta AM była fajna, super, super, ale właśnie trochę ostraszyła mnie, bo ludzie nagle zaczęli kojarzyć Arctic Monkeys przez dwie piosenki i nagle wydaje mi się, że znają ten zespół, a tak naprawdę większość ludzi niewiele o nim wie. Pierwsze dwie płyty, pierwsze dwie, trzy płyty to naprawdę jest sztosik. Jakie jeszcze zespoły? Kurde, jest Alkaline Trio, fajny zespół. Z takich klasyków, no to Foo Fighters lubię, tylko niestety nie chcę za bardzo wchodzić w politykę, ale poglądy polityczne głównego wokalisty nie za bardzo mi pasują i w ogóle wydaje mi się, że tacy goście jak aktorzy i piosenkarze w ogóle nie powinni swoich poglądów politycznych, nie powinni w ogóle w to wchodzić. Najlepiej nic o tym nie mówić. Mogą mieć, bo uważam, że każdy powinien mieć, ale nie powinni nic o tym mówić. Jakie jeszcze, kurde, jakie zespoły? No teraz tak na szybko, ciężko tu powiedzieć. Na pewno potem będę przypominał sobie i będę żałował właśnie, że nie powiedziałem. No na pewno właśnie tego Sinatra lubię. Jak byłem młodszy, lubiłem Good Charlotte, ale to taki rock leciutki, można powiedzieć, taki kalifornijski. Ale to byłem młodszy właśnie. Ale kalifornijski rok też jest fajny. Fajny, taki wylozowany. Red Hoci przecież, kurde. Dokładnie. Ale właśnie też lubię angielski rok, który jest takim moim dobrym kolegą z WCA, taki Mikołaj, właśnie którego pozdrawiam. Dużo z nim rozmawiałem właśnie na ten temat i lubimy trochę bardziej... Lubię amerykański, ale też angielski też lubię, bo jest bardziej taki brudniejszy, taki trochę, taki wydaje się poważniejszy. Taki niekolorowy, jak ten amerykański. Kurde, no dużo jest tych zespołów. Cholera, teraz sobie nie przypomnę, ale no dużo tych... Lecimy dalej, Marian. Lecimy dalej, dokładnie. Bo tu się dokładnie. Jeszcze mamy, kurde, sporo pytań przed nami. Babcia ma 80 lat, ale urodziny obchodziła tylko 20 razy. Czemu? Ale fajne pytanie. Babcia ma... 80 lat, ale tylko 20 razy obchodziła urodziny. Kurde, dobre pytanie. Ja muszę się zastanowić. Pomyślmy. Czemu ona mogła tyle... Jakby co 4 lata, co nie? Tak, no to tak wychodzi jakby tylko te co czwarte urodziny, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Nie, teraz nie... O to chodzi. O to chodzi. No, nie, 29 luty. Okej. No myślę... No dobra. Ja mam odpowiedź, jestem cwaniak, co nie? Okay. Ogól się na łyso, bo wyglądasz jak student. Tu nie ma pytania. Ale mogę odpowiedzieć. Ale no po... Mogę wyglądać jak student. Mi się podoba, że nie wyglądam jak typowy zawodnik MMA. No, nie jestem tego typu gościem, który, nie wiem, trenuje MMA, bo jak był młody, na podwórku się napierdzielał, wszyscy byli łysi i trzeba było wyglądać groźnie. Się podoba mi się, że tak wyglądam. Że, no, wielu ludzi to tak zaskakuje, ale no, mi się to podoba. No, zaczyna się seria pytań, słuchaj tego. Golden Boy Luju, czy przyznasz publicznie, że Karolina Kowalkiewicz ma przepiękne stópki i że masz do nich słabość? Karolina Kowalkiewicz ma przepiękne stópki. I że masz do nich słabość. Nie widziałem jej nigdy stópek i nie mam... Ogólnie nie mam chyba słabości do kobiecych stóp, że tak powiem. Ale no, mogę powiedzieć, że to fajnie, że ktoś docenił te stópy. Jest na każdej trybunie jest to pytanie, okay. Nie przejmuj się. Golden Boy Luju, czy przyznasz, że Paula Klimek z Indy Cage to najładniejsza reporterka w świecie MMA? Chyba tak. Ogólnie no nie ma za dużo dziewczyn w tym świecie, ale wydaje mi się, że chyba może być najładniejsza. Tak mi się wydaje. Golden Boy Luju, czy szanujesz graczy Counter-Strike'a i czy oni są najlepsi skillowo w grach typu FPS? Grałem kiedyś nawet przez chwilę w takim mini-klanie w Counter-Strike'a, ale to chodziłem wtedy... Przełom, no tak, to było gimnazjum, więc ja akurat bardzo doceniam tą grę i też gości, którzy
którzy pykają. I też pamiętam, że potrafiłem trafić na takiego gościa, który tak dobrze grał, że ja w ogóle nie widziałem, co się dzieje, więc myślę, że prawdopodobne jest, że najlepsi gracze w Countera mogą być potencjalnie najlepszymi graczami w ogóle w tego typu gry, ale no, też jest wiele innych, jakiś Battlefield i różnych, więc to było krzywdzące, ciężko tak ocenić. Golden Boy, przyjacielu, jak sobie radzisz z psychowankami? Bo z twoją urodą na pewno oferują ci barabara w prywatnych wiadomościach na Facebooku. Jak nie miałem dziewczyny, to żadne, nie dostawałem czegoś takiego, nie pisały do mnie dziewczyny, raczej nie, rzadko pisały, raczej tak nie było, a tak naprawdę odkąd jestem bardziej znany, gdzieś tam bardziej te dziewczyny mogą gdzieś zobaczyć, to mam swoją dziewczynę, więc tak naprawdę nie dostaję takiej wiadomości, no i też na tym Instagramie czy na Facebooku, no jednak da się odczuć, że mam tą dziewczynę, więc raczej dziewczyny nie wysyłają takich mi wiadomości. No raczej tak, omijam je coś takiego. Golden Boy, królu, myślisz, że jakby się potoczył teraz twój ewentualny rewanż z Kleberem Koike Erbstem? Ciężko tak mówić, no bo tamte okoliczności były niesprzyjające dla mnie i teraz gdybym miał odpowiedni okres przygotowawczy, wiedziałbym, że to będzie Kleber. Miałbym ten cały czas na przetrenowanie pod niego, na spokojnie zrobienie wagi, wiadomo, wszystko tak jak powinno być, to jest potencjalnie szansa, że ta walka mogłaby lepiej wyglądać. Ale to są tylko domysły. Mam w głowie na razie to, jak mnie pojechał i ciężko mi to gadać, że w drugiej walce pod odpowiednimi przygotowaniami walka by zupełnie inaczej wyglądała. Może tak by było, może nie. No teraz jedynie czym mogę się sugerować, to tym, jak z nim przewaliłem. Więc gadanie, że ta walka zupełnie by inaczej wyglądała, to jest takie w sumie bez sensu. Jest duża szansa, żeby inaczej wyglądała, ale raczej wolę się skupić na tym, że mnie pojechał i póki bym z nim nie wygrał, to nie ma co tu o niczym więcej gadać. Golden Boy, mordo, gra na konsoli czy seks? Przyznaj się szczerze, bez czego nie możesz bardziej żyć? Nie, no bez przesady, jednak te sprawy fizyczne jednak są zapisane w nas zbyt mocno i to jest coś, bez czego nie dałoby się żyć, tym bardziej ja ze swoim temperamentem, nie, ciężko byłoby bez tego żyć, no i w dodatku to można powiedzieć, że to o wiele więcej sprawia przyjemności niż granie na PlayStation. Granie na PlayStation to jest taka z tych wszystkich przyziemnych rzeczy, jakie mamy, no to jest taka po prostu najlepsza rzecz, która najwięcej wprowadza. Mogę włączyć właśnie grę w Red Dead Redemption, gdzie jest świat westernowy, potem nagle włączę, załóżmy, Resident Evil, gdzie jest jakieś zombie, po prostu dużo się zmienia, ale nadal to jest coś takiego przyziemnego. Golden Boy, pysiu, nadchodzi bardzo seksowna walka w Federacji FN, czyli Kasia Lubońska versus Iza Badurek. Zapadaj twoje prognozy odnośnie tego starcia, gdzie czekasz, aby podziwiać widoki na ważeniu obu pań. Nie, znaczy ogólnie muszę powiedzieć, może się to paru osobom nie spodobać, ale jak widzę dziewczyny, które wchodzą w świat walk, to raczej nie myślę o nich pod względem seksualnym. Wręcz w jakimś sensie stają się dla mnie aseksualne. Dziewczyna, o której bym myślał pod względem seksualnym, nie powinna się bić. Nie, to tak jak ja dziewczyny by patrzyły na gościa pod względem właśnie męskości i ja bym balecik robił, albo jakieś coś takiego, co totalnie nie jest synonimem męskości. Dla mnie, jak dziewczyny się piorą po twarzach, to nie jest dla mnie to kobiece, więc ja w ogóle nie patrzę. Jeśli chcą to robić, okej, niech to robią, spoko, niech tak będzie, ale ja nie myślę pod względem seksualnym. Chciałbym, żeby wygrała Badurek, bo ją znam, tak mogę powiedzieć, ale no mówię, raczej nie myślę poza seksualnym, ale jakbym miał powiedzieć, to najbardziej mi się zawsze podobała na Majunas, tylko niestety no, zcięła włosy i przez to wygląda jak jakiś chłopak, ale ogólnie jak miała włosy, to urodą najbardziej mi,
tak, no była w moim typie, można powiedzieć. Golden Boy z Zadymiarzu. Czy oglądasz patostreamy na YouTubie? A jak tak, to który patostreamer ci najbardziej imponuje? Nie, nie oglądam. Nie, ja w ogóle na YouTubie, jak na YouTubie coś sobie włączę, to muzykę, jakieś filmiki szkoleniowe, jakieś jiu-jitsu, jakieś walki, takiego typu bardziej, a jakieś ciekawostki właśnie nieraz właśnie o matematyce lubię sobie włączyć, o geografii, takie bardziej jakieś takie naukowe z wiedzą, a ja nie oglądam takich, nie oglądam youtuberów, nie oglądam jakichś patostream, nie, w ogóle to nie jest najgorsza strata czasu, jaką mógłbym zrobić. Golden Boy, synu, czy poczułeś dumę, gdy Marta Linkiewicz odwiedziła klub WCA, aby u Was potrenować? I czy ją podziwiasz za to, co osiągnęła w życiu? Oczywiście. Podziwiam ją pod każdym względem. No nie znam tej osoby. Nie, wiem, kojarzę, że jest ktoś taki, a nawet nie widziałem jej u nas w klubie, więc totalnie mam to w dupie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś nie pójść na trening do szkoły przez gry? Na trening i do szkoły, tak? No. Oczywiście. O Jezu. No wiele razy. Jak wygląda Twoja przygoda ze sportami walki, ogólnie ze sportem? Początki, osiągnięcia i tak dalej? No to tak szybko. Zacząłem trenować piłkę, ale po długim czasie, jak na mnie, za długo dochodziło to do mojej głowy, żeby ogarnąć, że wolę sport indywidualny, w którym więcej zależy ode mnie, gdzie nie układy stanowią o tym, czy będziesz wysoko, czy nie. Więc w ogóle sztuki walki zawsze bardzo mnie interesowały, bo lubiłem filmy z Van Damme'em. W tych latach 90. niewiele było tych filmów. Jak coś było, to się to doceniało. No i właśnie podobały mi się filmy z Van Damme'em, jak kopie. To naprawdę było fajne. Więc zawsze te sztuki walki mnie interesowały. No i można powiedzieć właśnie, że chyba najbardziej mnie przekonało do całego tego MMA to, że leciało to na Extreme Sports. I w ogóle tam był właśnie klimat deskorolek, taki typ. A ja właśnie lubię w ogóle. Jakbym mógł alternatywną dla siebie jakąś rzeczywistość wyobrazić, to chciałbym się urodzić w jakichś Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie jeździli na deskorolce, gdzie się słuchało właśnie rockowej muzyki. Taki klimat lubiłem. I właśnie dlatego oglądałem ten program. I patrzę, a tam nagle jakieś walki w klatce są. I pomyślałem, kurde, jaki dziwny sport, co oni tam robią? I właśnie myślę, że to było kluczowe dlatego, czemu chciałem zacząć trenować. Właśnie ten Ultimate Fighter, te pierwsze gale UFC. I to było coś takiego, co mnie natchnęło do tego, żeby zacząć walczyć. No i co, poszedłem w Google, wpisałem MMA Warszawa, wyszedł klub trenera Ochnińskiego i poszedłem tam. Marian, jak możesz grać na jakiejś konsoli? Tylko PC Master Race. Czyli no rozumiem, czy wiadomo, że chodzi, nie wiem co to PC Master Race, ale rozumiem. Jakiś komputer chyba. O co chodzi? Czemu konsole, czemu nie komputer? No kurde, jak byłem mały, byłem młody, to no, nie było stać mojej mamy na komputer, nie było nas stać na komputer, zbyt dużo to kosztowało, więc łatwiej było pożyczyć na przykład Pegasusa od jakiegoś kolegi. No i trochę tak się przyzwyczaiłem grać na telewizorze, no i to potem tak zostało, bo potem wyszło to PlayStation 1, to tak skupiłem się na tym. Jakbym miał komputer, no to pewnie bardzo bym doceniał granie na komputerze. Do tej pory uważam, że w Counter-Strike'a, w ogóle w gry strzelanki, no to najlepiej grać na komputerze z myszką i... Tylko tak. Dokładnie. Na padzie to jest ciężko, na tych analogach się gra. Więc oczywiście nie jest tak, że tylko PlayStation i chrzanić komputer. Doceniam grę na komputerze, a niestety no, nie było mi dane. Jakie masz wykształcenie i wyuczony zawód, jeżeli takowy posiadasz? Nie wiem, wykształcenie średnie. W ogóle późno napisałem maturę, bardzo późno, bo musiałem sobie trochę zrobić. Jak już nie musiałem chodzić do szkoły, to zrobiłem sobie przerwę i dopiero poszedłem do niej wtedy, kiedy ja naprawdę tego chciałem, a nie że byłem zmuszony. I wtedy bez problemu udało mi się wszystko zdać. Ale tak, no zostawiłem na maturze, chodziłem przez chwilę do szkoły policjalnej, jakieś tam administracja, tak z braku laku, żeby cokolwiek robić, ale odkąd można powiedzieć poważnie w te MMA wszedłem, no to tą szkołę na razie zostawiłem, ale nie wykluczam, żebym poszedł na jakieś studia kiedyś. Czy KSW to tylko przystanek w karierze i masz w planach zmienić federację? Nie, na ten moment tak nie myślę, chcę jak najwięcej osiągnąć, wyciągnąć
rzeczy z KSW. Chcę stać się też częścią tej organizacji, no bo tak jak zawsze będę mówił, to jest historia polskiego MMA i tak naprawdę gdyby ich nie było, no to w ogóle MMA by nie było znane. Do tej pory trafiam na ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą za bardzo, nie znają się na tym, myślą stereotypowo, że to wychodzą jakieś dwa głąby i się tam leją w ogóle bez żadnej taktyki. Więc myślę, że KSW zrobiło wielką robotę i cieszę się, że jestem tego historią i na razie skupiam się tylko i wyłącznie na tym. Cały czas mam w głowie, że fajnie, żeby były te straty dopingowe. To byłoby coś takiego, co myślę, że postawiłoby mnie w bardzo dobrej pozycji, patrząc z perspektywy na wszystkich zawodników. Ale no mówię, no mam gdzieś, wiadomo, no nie mogę oszukiwać, mam gdzieś w głowie tej UFC, bo jest najlepsze na świecie, mam gdzieś to w głowie, ale mówię, no teraz ja skupiam się na KSW i też włodarze Martin i Maciek dali mi też dużą szansę i kurde, no chcę, jestem wdzięczny im i chcę być ich zawodnikiem. Wiedźmin czy Gothic? Nie grałem nigdy w Gothica, nie grałem nigdy. A to Gothic jest polską grą? Nie wiem. Czy... Nie o gry nie pytaj, Mario. Okej. To Wiedźmin, bo Wiedźmina grałem. Skąd ksywa Golden Boy? Dobra, tak szybciutko. Przed walką z Kreftem pisali, że dużo było komentarzy, że wkurza ich, że robi się ze mnie złotego chłopca polskiego MMA i naprawdę dużo gości tak po mnie pisało, tym bardziej jak Kreft ze mną wygrał, bo jak w ogóle było pojedynek mój z Kreftem, no to było taki pojedynek takich dwóch młodych prospektów, że tak powiem, i on wtedy ze mną wygrał, no to oczywiście jak się przegra, no to w świecie tym internetowym zaraz jesteś beznadziejny, zaraz jesteś cieciem i w ogóle jesteś podważony jako człowiek. Więc pamiętam, że przed rewanżem bardzo dużo, i to myślę, że to kibice Krefta pisali o mnie, że promuje się mnie, że złotego chłopca polskiego MMA ze mnie się robi, że Jacek wyjaśni mnie. No ale potem po pokonaniu jego, tak jakby na przekór pokonałem go, no i no, mówiliście, że nie pokonam go, że jestem tym złotym chłopcem polskiego MMA na siłę. To jakby tak na przekór wyszło, a że w sumie fajnie brzmiało, fajnie po angielsku to brzmi, więc tak zostało. Trenujesz za Kopem. Powiedz, Marian, czy on naprawdę zrobił taki duży postęp? Tak, myślę, że na pewno, że na pewno zrobił duży postęp. No, trenuję w najlepszym klubie w Polsce, a jeśli nie najlepszym, no to jeden z najlepszych i siłą rzeczy musiał zrobić postęp. No kurde, no, dużo ludzi źle o nim pisze. Kurde, no umiejętnościowo może nie jest jeszcze na takim poziomie, jakim powinien być, ale myślę, że jeszcze powinien dostać tą szansę jeszcze raz zawalczyć z kimś trochę bardziej sportowym i jeszcze coś zobaczyć i jeszcze raz spróbować. Ale no ma też problem z warunkami fizycznymi, jest trochę... Teraz w świecie MMA prawda jest taka, że bardzo ważne jest warunki fizyczne. Na przykład zobaczmy Saleni Parnas, jak wygląda. Wydaje się, że on jest idealnie zbudowany do walk i nie bije się w wadze 9-3, tylko bije się w 6-6. Więc on naprawdę jest dobrze zbudowany na swoją kategorię wagową. A Kop tak naprawdę, żeby fizycznie mieć szansę, no to musiał bić się, nie wiem, w mojej wadze. Filmowemu Kosie odebrali pas za doping. Myślisz, że tak by skończyli wszyscy mistrzowie KSW w Realu, gdyby wprowadzili te straty? Jeszcze raz? Co? Filmowemu Kosie odebrali pas za doping. Aha. To jest underdoga. Tak. Myślisz, że tak by się skończyli wszyscy mistrzowie KSW w Realu, gdyby wprowadzili te straty dopingowe? Jest taka szansa. Jest taka szansa, ale no... Nie widzę, co robią, nie wchodzę do łazienki czy gdzieś tam i nie nakryłem ich, jak sobie wbijają igłę w nogę, więc to mogą być tylko domysły. Cały czas wierzę, że są jednak zawodnicy, którzy raczej nie biorą tego gówna. Na przykład takim zawodnikiem w KSW, którym myślę, że może nie brać, no to Kleber wydaje mi się takim gościem, który może tego nie brać, a był mistrzem, więc
jak widać, nie każdy zawodnik, nie każdy mistrz, ale obawiam się niestety, że większość podzieliło historię Kosy. Kto prowadzi twoje social media? Mój menadżer. Mój menadżer, trochę też moja dziewczyna, oni raczej się tym zajmują. Na moim fanpage'u, na Facebooku bardziej można powiedzieć mam wpływ na to, co tam się dzieje. Na Instagramie trochę mniej, z prostego względu. Ten Instagram dla mnie to jest padaka. Chciałbym, żeby był świat, w którym nie ma Instagrama, nie ma Facebooka, nie ma... Najlepiej, żeby nie było internetu. To by było najlepsze. Wziąłbyś rewanż z Szulim? Tak, wziąłbym. Wziąłbym, bo zaczyna mnie już wpieniać to, te gadanie o tym, że on tam wyszedł, że go prawie na wózku go tam wprowadzili do tej klatki. Nie podoba mi się, jest to niehonorowe. Ja jakbym był na miejscu Grześka, byłaby analogiczna sytuacja, tylko odwrotnie, to ja bym nic nie gadał, bym mówił brawo dla Grześka, że wygrał ze mną, że on się przygotował, zrobił dobrą robotę i już. Okej, mógłbym mówić, że chciałbym rewanż, żeby były inne okoliczności, ale nie tłumaczyłbym się tak. Uważam, że Grzesiek zasługuje na rewanż. Uważam, że zasługuje, bo były okoliczności takie, jakie niekorzystne dla niego, można powiedzieć, ale pewne słowa powinien zostawić dla siebie i myślę, że jeśli kiedyś się spotkamy, to ta walka będzie inaczej wyglądała niż ostatnio, ale nie inaczej, że przegram, tylko inaczej. No inaczej będę w mojej głowie miał. Można powiedzieć, że wyjdę do tej walki trochę podkurwiony. Wyglądasz na gościa, którego dręczono w szkole. Twierdzasz to? Nie. Raczej nie, bo zawsze, pomimo, że mój wygląd jest taki, który może zwiastować to, że gościu jest miękki, to zawsze miałem w sobie, nie na darmo bije się w MMA jednak, to nie jest tak, że jakiś lamusek sobie wymyślił MMA i wchodzi do klatki i się napierdziela. Po prostu, pomimo, że to jakby moja... To jak wyglądam, zewnętrznie nie do końca się utożsamia to, co jest w mojej głowie. Zawsze lubiłem adrenalinę, zawsze lubiłem, jak się dzieje coś ostrego, jakaś akcja. I pamiętam w podstawówce, w gimnazjum, to jak ktoś coś do mnie zaczął, od razu się biłem i to wręcz odstraszałem wielu tym, że w mojej głowie potrafiło coś takiego wyjść, że po prostu totalna obojętność, że jedziemy, co będzie, to będzie. Czy to prawda, że Piotr Strus jest najbardziej nielubianym zawodnikiem WCA? Ale dziwne pytanie. Że najbardziej jest nielubianym zawodnikiem WCA? Nigdy tego nie odczułem. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, że ktoś jest nielubiany w WCA. Mamy spoko ekipę, wszyscy są wyluzowani. Przede wszystkim WCA to jest połączenie gości, którzy już wiele lat byli w innych klubach, wiele było tych, wiadomo, wiemy jaki jest warszawski rynek. Warszawski rynek jest taki, że co chwila kluby znikają, pojawiają się, co chwila ktoś się kłóci. I wydaje mi się, że WCA to jest też zbieranie nie tylko mocnych zawodników, ale też takich gości, którzy już mają dość tego, tych zmian klubów, tej takiej napinki. Ogólnie u nas w klubie jest totalnie luźna atmosfera, nie ma czegoś takiego, że ktoś kogoś nie lubi. Nie odczułem, nie wiem, dziwne pytanie, kurde, ciekawe. Ciekawe wręcz pytanie, bo od razu człowiek sobie myśli, że może coś jest na rzeczy, o czym ja nie wiem, ale nie wiem, no nic takiego nie zaobserwowałem. Czy zdarza Ci się oglądać UFC na żywo, czy tylko powtórki dla cieniasów jak Jaru? Tak, oglądam UFC. A nie oglądasz w ogóle na żywo? Rzadko, Polacy walczą to tak, ale tak, okay. to rzadko. Chyba, że jest taka, jak ostatnio był Sztokholm, wiesz, te polskie czasy. No tak, dokładnie. No bo jak jest Las Vegas czy coś, to jest środek nocy, no nie wstaje. Oglądam, ale muszę przyznać, że troszeczkę zaprzestałem, bo trochę rozwodniło się to UFC. Dużo jest takich gal, gdzie w sumie patrzysz i tak myślisz, kurde, no jedna walka jest fajna, druga ujdzie, a tak to tak w sumie można byłoby tego nie oglądać i szkoda zarywać nos. Tym bardziej, że ja mam tendencję do późnego wstawania i w ogóle lubię nocne życie i lepiej dla mnie, żebym nie oglądał tak późno gal, bo potem jestem totalnie przestawiony i wstaję o jakichś
porąbane godzinach. Ale ogólnie staram się, jak jest jakaś zajebista walka, no to zajebiste, w ogóle gala, jakieś fajne walki, no to staram się oglądać na żywo. A dlaczego wyjebali Trypsona z WCA? No to dlaczego? No ta sytuacja z tym, że się tam rozpruł według wielu. Ja nie chcę w to wchodzić. Znam Trypsona od innej strony. Poznałem go, no bo przychodził do nas na treningi. Ja mogę powiedzieć tak, nie wiem czy obiektywnie, po prostu ze swojej perspektywy, że on jest, kurde, co ciekawe, naprawdę jest spoko gościem. To jest, Ale Mirek wrzucał jakieś papiery odnośnie Trypsona kiedyś na Facebooka i tam wcale nie wynikało, że on coś tam... Bo z tego co... Kurde, no właśnie każdy co innego mówi, ja już nie wiem, już nie wiadomo co wiedzieć. Z tego co rozmawiałem z Pawłem, z tego co rozmawiałem, no tam z trenerem nie będę nawet to mieszał, ale z tego co rozmawiałem z Pawłem, no to on mówił, że tak jak mi to przedstawił, no to ja nie uważam, że on coś złego zrobił. Nie uważam, ale znowu ktoś potem mówi z innego otoczenia, że nie, że się rozpierdolił i ja nie wiem, mi ciężko to tak gadać. Po prostu uważam, że ogólnie znając go osobiście, no to jest, ja go naprawdę bardzo lubię. Jak według Ciebie powinien wyglądać ranking top 5 najlepszych zawodników MMA bez podziału na kategorie wagowe? Ogólnie światowy, nie tak, w Polsce, tak, światowy. Tak. Demetrius Johnson, chyba John Jones. Nurmagomedov też na pewno. Dałbym gdzieś tam tego McGregora, bo zawsze te jego walki robiły wrażenie i to co zrobił na przykład z Alvarezem, jak go ośmieszył, tak mocno gościa jak Alvarez, to mówi, że to jest jakaś różnica, że to jest jakiś nowy level MMA. Ale on za rzadko się bije, pajacuje co chwilę i wydaje mi się, że już z szacunku to już lepiej byłoby dać Fiodora na przykład i nie wiem. Nawet jakiegoś Kotura na przykład. Kurde, no Matt Hughes kiedyś był mocny. A nie, co ja gadam? Saint-Pierre. To dałbym czwarty Saint-Pierre i piąty Fiodor. Okej, zrobimy króciutką przerwę. Dobra. Słuchajcie, wracamy po przerwie. I skończyliśmy opowiadać o top 5 najlepszych zawodników MMA, więc teraz pytanie. Jak trafiłeś do Mirka, cesarza polskiego MMA i niekwestionowanego mistrza riposty? Jak trafiłem? No, tak jak mówiłem, chciałem trenować MMA, wpisałem w Google MMA Warszawa i wyszedł klub, wtedy nazywał się Vale Tudo, strona była Vale Tudo i zobaczyłem gdzie ma trening i przeszedłem, nie było tu jakiejś większej historii. A dlaczego odszedłeś od Mirasa Grace? No już przeabstrahując od tego, ile kasy jest mi winny. Bo to naprawdę sumka jest niezła, to po prostu straciłem zaufanie, już dłużej nie mogłem wytrzymać. Już jego charakter już był dla mnie zbyt toksyczny i nie mogłem. No nie będę tu mówił, wyciągał, bo to nie, tak jak wcześniej mówiłem, nie powinno się w mediach mówić prywatnych rzeczy. Po prostu mogę powiedzieć taki ogół, zarys, że różnica naszych charakterów. Czy nie uważasz, że mówienie o Szadzińskim, że to polski Tyson, jest wielką przesadą, jak go niszczy parterowiec? Może tak, no też no, jednak Paula Redmonta ładnie znokautował, gdzie Park męczył się z nim. Warto obejrzeć walkę Redmonta z Parkiem i to była naprawdę ciężka walka dla Parka. Wygrał chyba tam ją większościową decyzją, a Szadziński go znokautował i to ciężko, no, mu całą twarz poprzestawiał. Większość swoich walk kończył przez knockout, więc no i ma trochę ten styl taki podobny do Tysona, więc można gdzieś to tak określać. Ale no, ludzie sami go tak określali, sami go tak napompowali i teraz się dziwią, że nagle tak nie jest. Nie ma. Czy interesujesz się jakimś innym sportem oprócz MMA?
Tak, piłką nożną bardzo się interesuję. Już trochę mniej, ale nadal człowiek ogląda Ligę Mistrzów, Ligę Angielską, Liga Niemiecka też bardzo lubię, ale Liga Angielska jest fenomenalna. Mistrzostwa Świata Europy to zawsze wszystko oglądam. Jak były ostatnio Mistrzostwa Świata, to obejrzałem chyba wszystkie mecze. Miałem swój ten skarb kibica i zapisywałem wyniki, więc bardzo, tak, no interesuję się piłką nożną, interesuję się w zimę, jak są skoki, to tak, bardzo... Tak samo, skoki bardzo, no lubię skoki. Kiedyś oglądałem trochę Formuły 1, kiedyś oglądałem snooker, bo sam grałem w bilarda i to tak, nawet turnieje wygrywałem bilardowe, więc lubiłem trochę bilardzik obejrzeć. Czy jeszcze jakiś sport? Nie, w sumie to by było na tyle. Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień? Jak? Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień? Tak, nie dostanie renty, bo umarł, więc nie będzie miał renty. Dokładnie, też to rozkminiałem. Ile lat trenował Ciebie Mirek Okniński, a ile lat trenuje Ciebie Robert Jocz? Trener Okniński trenował mnie 8 lat, a Robert Jocz praktycznie trenuje mnie dopiero od roku. I tak można powiedzieć, że dopiero po przegranej z Kleberem, kiedy już było wiadomo, że będę walczył w grudniu z Szadzińskim, potem był to Szulakowski, to w tym momencie pomyślałem sobie, że wstawiam swoją, jakby swoją karierę, oddaję w ręce trenera Roberta Jocza, bo kiedy przyszedłem do WCA, to tak troszeczkę byłem bardziej na uboczu i tak jeszcze nie mogłem przyzwyczaić się do tego, że już nie jest trener Okniński moim trenerem, tylko Robert Jocz. Tymoteusz Omen Świątek pyta, czy go wkręcisz do KSW i czy chcesz rewanż? Czy go naprawdę tak pytał? Nie, pewnie ktoś tak napisał. Okej. Przemyślałem. Ten chyba już zniknął, nie? Zniknął, choć szkoda, bo miał zawsze serce do walki. Ja go oceniam tylko pod względem sportowym, nie będę mówił o tym, co tam robił. Miał serce do walki, nawet jeśli umiejętności mu brakowało, to miał wielkie serce do walki. I moim zdaniem jeszcze powinien walczyć, ale bić się w 6-6, co najmniej w 6-6, jeśli nie w 6-1. Którą postacią z gry Tekken 3 najchętniej grałeś? Najbardziej chyba lubię Pola. To Pol to jest taka moja mocna, wytrenowana postać. To ja ci Kinga daję naprzeciwko ciebie i to jest jazda. No może być problem, ale bardzo lubiłem Huaranga też uwielbiam, no, kopnięcia fenomenalne. I Ediego, tylko no Eddie to jest taka postać, że w sumie... Eddie do capoeira. Capoeira, w sumie to jest taka postać łatwa, bo wystarczy naciskać, a on dużo wali po dole. U nas był zakaz grania capoeirą zawsze, bo to wiesz, ktoś naciskał wszystko i wygrywał. Dokładnie, ale to da się, dobrze trzeba bronić dół i da się go chyba że ktoś bardzo dobrze, naprawdę wie co robi Edim, no to wtedy jest bardzo, bardzo trudno. Ale ogólnie Polem zawsze najbardziej gra. Jakim trenerem jest Mirosław Okniński? Patrząc na polskie realia, jest dobrym trenerem. Jest dobrym trenerem, ale... Mogę tak powiedzieć, że pewnego pułapu nie dojdzie do niego, że w pewnym momencie się jego wiedza i to wszystko w pewnym momencie już się zatrzymuje. Nie wiem, czy może patrząc przez pryzmat Polski, no to ma naprawdę dużą wiedzę i mało z takich trenerów, takich jak on, którzy wszystko umieją to łączyć, ale jak już patrząc na wysoki poziom, na jakiś patrząc światowy, no to myślę, że jest mocno do tyłu. Kiedy zmienisz kategorię wagową na półciężką? Chodziło chyba o półśrednią. Półśrednią. Prędzej. Nie zmienię, bo goście, którzy biją się w półśredniej, okej, jestem wysoki na tą swoją kategorię wagową i normalnie mój wzrost, są goście w wadze ciężkiej, którzy są niżsi ode mnie, więc mój wzrost jest bardziej tak na wagę średnią, ale no, fizycznie nie jestem taki. Goście, którzy biją się w 7-7, oni ważą na co dzień 90 kg, a ja ważę 80, więc po prostu jest naprawdę duża różnica, jak robię z Fabińskim, z na przykład z tym, z Gniatkiem chociażby, czy z, nawet z Tymoteuszem Łopaczykiem. To są goście, którym ja czuję, że oni są no jednak więksi. Czy dużo razy się napierdalałeś na ulicy z powodu swojego niepozornego wyglądu? Dla typowych dresów pewnie nieraz byłeś obiektem szyderstw, dopóki twoja pięść nie wymasowała im twarzy. Co ciekawe, nie było aż tego tak dużo. No, powiedzmy sobie też szczerze, że jestem warszawiakiem, od dziecka mieszkałem w Warszawie, gdzie raczej mieszkałem też na osiedlu, gdzie nie było jakiegoś takiego klimatu.
patologicznego, że po prostu ludzie się jakoś nie czepiali mnie. Czasami jak gdzieś wyszedłem dalej, gdzieś już byłem w centrum czy gdzieś, no to prędzej było tak, że ktoś się do mnie doczepił, ale teraz już tak nie jest. W Warszawie to teraz po ulicach to chodzą lamusy chodzą, można powiedzieć, po większość takie, zwłaszcza jak w centrum się jest, jak się już pojedzie na jakieś Mokotów, gdzieś indziej, no to tam już są normalni ludzie, ale tak teraz jak patrzę, co jacy ludzie chodzą, zwłaszcza ta młodzież, to jest jak popaprani wyglądają. Jest źle. Nie ma, tak, a w dodatku teraz nawet jeśli wyglądam z twarzy, nie wyglądam na groźnego, no to jednak łapy mam duże i tak widzę, że ci ludzie się tak patrzą na te moje ręce i no raczej nie zaczepiają. Dzień dobry, panie Golden Boy. Zadanie. Wymień wszystkie gierki, w których wbiłeś platynę. Nie mogę wymienić, bo to mam 27 albo 28 platyn, więc nie ma szans, żebym wymienił, ale takie moje najważniejsze to Bloodborne. Na pewno to jest taka piękna platyna. Zręcznościowe, ciężkie były Raymany do przejścia, bo one były takie mocno zręcznościowe i trzeba było dużo czasu poświęcić i wprawy, żeby poprzechodzić. Kurde, no mam dużo tych platyn, jest kilka takich gier, które naprawdę cieszę się, że zrobiłem. Deus Ex, fajną platynę zrobiłem w tą pierwszą część, ale ten Bloodborne to jest taka najpiękniejsza platyna, jaką zrobiłem. Golden Boy Słodziaku, czy szanujesz Marcina Neumana za osiągnięcia sportowe? Za osiągnięcia sportowe? No nie specjalnie, no bo nie było tych osiągnięć sportowych jakichś zbyt wielkich. No i jak można porównywać na przykład go do Gołoty? To Gołotę szanuję za osiągnięcia sportowe, a Marcina za osiągnięcia sportowe no tak średnio, choć no coś tam robił, no, wolę się nie wypowiadać. Co możesz powiedzieć ciekawego i pozytywnego o Mirku Oknińskim, czego widzowie mogą nie wiedzieć? Zawsze doceniałem u niego to, że jest cholernie szczery, że jest bardzo szczery, a to jest, no raczej ludzie nie są szczerzy, ale na dłuższą metę nagle już zaczęło to dla mnie być, inaczej być szczery, inaczej być nietaktowny, wręcz w tym prostacki. Jeśli ktoś chce być szczery, niech będzie szczery, a niech zachowa w tym jakąś kulturę. Nie można być, dobra, to ja będę szczery i teraz będę się zachowywał jak cham, bo będę szczery, będę sobą. Tak, no, wydaje mi się, że trochę złą stronę ta szczerość nieraz idzie, ale to jest coś, co zawsze podobało mi się u trenera i też nie ma w sobie, przez wiele lat widziałem, że po różnych sytuacjach, że nie ma w sobie poczucia strachu i to mi się też podobało. Jak twoja dziewczyna reaguje na to, że tyle grasz? No nie podoba jej się za bardzo to, ale staram się to robić w takich momentach, kiedy ona na przykład nie ma jej albo kiedy... Śpi. No tak, na przykład w nocy. Dokładnie. To są też właśnie momenty, kiedy albo nie ma jej, albo śpi, albo robi swoje jakieś rzeczy. Ale no, prawdą jest to, że na pewno trochę zbyt dużo czasu nieraz poświęcam PlayStation. Co sądzisz o mistrzu Tomaszu Narkunie? Kontrowersyjny pod wieloma względami, a jeśli chodzi o aspekt sportowy, no to dobry jest, bardzo dobry, ma bardzo dobre jiu-jitsu, ale jeszcze uważam, że ma wiele do udowodnienia. Najlepsza gra w życiu? Red Dead Redemption, pierwsza część. Jeszcze nie grałem w życiu. Lubisz żużel? I jak tak, to jakiej drużynie kibicujesz? W sensie nie przeszkadza mi żużel, bo podoba mi się, że jest to dynamiczny sport. Naprawdę fajny sport, też związany z jakąś adrenaliną, więc na pewno doceniam. Ale ja nie znam się, znam, wiadomo, Goloba, nie wiem, Hampel? Nie wiem. Nie, ja to się nie znam, nie w ogóle. Lubię żużel pooglądać, ale dawno tego nie robiłem. Był jakiś gościu taki Darcy Ward, coś takiego, kurde, no znam kilku gości, gdzieś tam mi przechodzą w głowie, ale no niestety nie znam się na tym za bardzo. Czy sądzisz, że można łączyć pracę z treningami i walczyć na wysokim poziomie? Tak, myślę, że tak, ale nie na najwyższym. Na najwyższym poziomie już się nie da. Kto jest dla ciebie najlepszym polskim zawodnikiem? Kalidow był, jeśli można go nazwać, polskim.
to myślę, że Kalidow był chyba najlepszym. Wachowicz, no ale chyba jednak, jeśli chodzi o osiągnięcia, to Jędrzejczyk. To jednak Jędrzejczyk. Tylko no, to jest kobiece MMA, które jest troszeczkę inne. Jednak w męskim MMA są goście mocniejsi, jest większa konkurencja. To jest inaczej to się ocenia, ale jednak nie mogę zabrać tego, co Janie Jędrzejczyk. Myślę, że zrobiła największą robotę dla polskiego MMA, jeśli chodzi o osiągnięcia. Jakie masz relacje z Fenem? Stabilne, nie kłócimy się, nie mamy kontaktu. Cieszę się, że już nie walczy dla nich. W sensie takim, gdyby nie istniało KSW, nie istniało, no to walczenie dla Fenu byłoby naprawdę ok, ale gdy człowiek wie, że istnieje KSW i już wie, jak to wygląda, jak to wszystko pod względem organizacyjnym, no to już sobie nie wyobrażam walczenia dla Fenu. Czy widziałeś jakąś walkę z Fajem MMA? Chyba włączyłem, kiedyś włączyłem, na YouTubie była jakaś walka, jakiś wiewiór z jakimś dowalonym gościem i włączyłem to tylko zobaczyć, co to jest, bo zobaczyłem jakiś chuderlak z jakimś pakerem i chwilę zobaczyłem to i po minucie pomyślałem, kurde, co ja robię, i włączyłem. Nie szkoda ci tak ładnej twarzy do tego sportu? A, dziękuję. No może trochę tak, ale zawsze moja mama była wkurzona, że trenuję te MMA, że właśnie zdezolują mi twarz. Ale nie, no kurde, to jest przyziemne patrzenie, okej, okay, no może tam nie wyglądam jak typowy zawodnik MMA, ale dla mnie jest najważniejsze, że robię coś tak porąbanego, że wchodzę do klatki i biję się. I wygląd to jest coś totalnie przyziemnego. Czy poszedłbyś walczyć z support do walki Marty Linkiewicz, gdyby wymagała tego twoja sytuacja rodzinna? Gdybym co zrobił? Robił? Poszedłbyś walczyć support. Support? Czyli może przed walką byś jej występował. Nie, nigdy nie chciałbym być wiązany z czymś takim jak Fame MMA, w ogóle z tymi filmikami. Nigdy nie będę chciał, tak jak na przykład dostałem kilka propozycji trenowania gości, którzy nie mówili, że to Fame MMA, ale można było wnioskować, że to o to chodzi, i chyba nawet nie odpisywałem. Po prostu nie chcę w ogóle się w to mieszać. Od kiedy wiedziałeś, że będziesz zawodnikiem MMA i czy masz jakiś plan B? Nie wiedziałem do samego końca, nawet można prawie, że powiedzieć, że jak biłem się zawodowo, to okej, okay, już byłem tym zawodnikiem MMA, ale cały czas mentalnie gdzieś nie czułem, czy ja na pewno chcę to robić. Dopiero jak już zobaczyłem, że kurde, rzeczywiście gdzieś mam szansę gdzieś daleko, wysoko dojść, to wtedy zacząłem brać to na poważnie. Czy zdarzyło ci się tak pić, że urwał ci się film i narobiłeś głupot? Tak jak mówiłem, kilka razy się upiłem i jak się upiłem, to no, najgorsza chyba taka rzecz, że wymiotowałem, to była taka chyba najgorsza, że po prostu byłem totalnie nie... Tak się upiłem, że nie kontrolowałem siebie w takim sensie, że byłem taki jak flag, że totalnie mi odcięło i to było takie coś, co... No, takie upodlenie i w sumie źle to wspominam. Co możesz powiedzieć o Jaru z Miami MMA? Tylko szczerze, on się nie obraża. Kurde, co mogę nie powiedzieć? Spoko, nie, będę mówił tak po prostu jako do ciebie, że nie znam cię aż tak bardzo dobrze, ale z tego jak rozmawiamy, jaką muzykę słuchasz, plejaszkę i kilka różnych podobnych zainteresowań, stanowi o tym, że nie jesteś dla mnie obojętny, że uważam, że jesteś spoko gościem. Dziękuję bardzo. Przynajmniej wiesz, na to jak teraz, no bo nie znam cię, wiesz, tak. Tak naprawdę, więc mówię z tego pierwszego wrażenia. Marian, nie sądzisz, że Trybuna Ludu to najlepszy format w polskich mediach MMA? W jakimś sensie tak, no bo można się dowiedzieć czegoś więcej o zawodniku. No i ci kibice, którzy nurtuje ich jakieś pytania, jaki jest ten zawodnik poza klatką, no to ma tu szansę się czegoś dowiedzieć, więc uważam, że super to jest format. Czy masz jakieś kontuzje kręgosłupa, a jak to jakie? Kontuzja kręgosłupa. Zakładam, że osoba, która pewnie pyta, może mieć jakiś problem z tym.
No ja na szczęście nie mam nic takiego. Czasami jak źle dogrzeję kark, to czuję, że tutaj tak na górze mnie boli, promieniuje mi na karki, na łopatkę, ale to tylko jak źle dogrzeję kark, dlatego zawsze będę każdemu mówił, że jak, zwłaszcza jak trenuję akurat aspekt zapaśniczy czy parterowy, to powinien dobrze dogrzać kark, bo to zawsze potem jest problem z tym. Można z tobą pograć na PS4? Ty chyba nie grasz online za bardzo. No raczej nie gram online. No nie chcę tak zawodzić tam ludzi, którzy z chęcią by ze mną pogierczyli, ale nie gram online. Wolę się odseparować. Ale ja przyprowadzę Mariana do piwnicy, przywiozę na MMA piwnicę gameplay i podgra z wami w UFC, w które i tak nie lubi grać. Nie będzie miał wyjścia. Jak najbardziej. Mogę bez problemu wtedy pograć, ale to będzie inny typ. No bo tutaj przyjdę na specjalnie z wiedzą, że to tak ma wyglądać. Ale jak jestem w domu, jak w swoim zaciszu, to lubię pogierczyć samemu. Czy lubisz prywatnie Wojciecha Mrozowskiego? Tak, lubię go. Wiem, jakie mają ludzie do niego zastrzeżenia ogólnie i wiem mniej więcej o co chodzi, ale prywatnie lubię go, bo zawsze był dla mnie miły, zawsze był w porządku, do mnie był zawsze w porządku, więc ja nie uważam go za jakiegoś złego gościa. Witam, widziałeś ostatnią część Avengersów? Ciekawe, że ktoś powiedział o tych Avengersach. Nienawidzę tego. Ja to jest najgorszy shit. Jak, przepraszam, bo to ktoś nie na darmo mnie pyta. Albo mnie pyta i celowo chce uzyskać. Też ma myśli, że to shit, ale bardzo prawdopodobne, że może to mu się podobać. Niestety to jest najgorszy shit, jaki wychodzi. Tam wychodzi jakaś 10. część. Wszyscy aktorzy, którzy tam grają, to są ludzie, którzy, można powiedzieć, w jakimś sensie prawie że cyrograf podpisali, gadają wszyscy, nie wiadomo czemu, wszyscy ci goście, którzy tam są, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., ten Chris Hemsworth, co gra tego Thora, wszyscy goście, którzy tam są, jak się wejdzie w internet i się dowie, jakie mają poglądy polityczne, to ciekawe, wszyscy mają dokładnie te same, wszyscy gadają to samo. I myślę, że to nie jest przypadek, że dziwnym trafem mają wszyscy te same poglądy polityczne, a ich gęby są w co drugim filmie, są cholernie promowani. Dla mnie to jest jeden z najgorszych shitów, jaki teraz wychodzi. Kiedy UFC napierdzielanka z Tonym Fergusonem? Kurde, no fajne pytanie, bo Tony Ferguson to jest taki gość, którego tak doceniam. Jest kilku takich gości, Ferguson, Gaethje, Poirier, Holloway, to są Alia Quinta, który niestety się nie popisał. To są tacy goście, którzy, kurde, naprawdę to robią na mnie wielkie wrażenie i walka z nimi to byłaby naprawdę coś mocnego, choć no, domyślam się, że mogłoby być ciężko z takim Fergusonem. Czy jeżeli UFC przyjdzie z kontraktem, podpiszesz? Na ten moment nie ma takiej opcji. Ja staram się być zawsze lojalny. Niech najlepiej obrazuje to, że z trenerem Oknińskim przez 8 lat byłem, gdzie wszyscy inni spierdzielili. Ja przeżyłem, będąc z trenerem Oknińskim, chyba ze 3 albo 4 rozpady. I zawsze byłem, dlatego to też jest nie w porządku ze strony trenera, że mówi, że odszedłem, kiedy był chory. Kiedy był chory, z nim zostałem. To tak na marginesie, żeby to ludzie wiedzieli. Kiedy był chory, to ja z nim zostałem. Przecież on był w narożniku ze Świątkiem i Rembeckim po chorobie. Był na tyle zdrowy, że już był w narożniku i się dar swoje typowe tam te podpowiedzi. Więc to jest po prostu ściema, tak na marginesie mówiąc. A jaki jeszcze ktoś mi powtórzył pytanie? No czy jeżeli podpiszesz kontrakt z UFC jeszcze? Tak. No to nie, no ja jestem lojalnym gościem i jestem teraz zawodnikiem KSW i nie. Myślę tylko o tej organizacji. Marian, przyspieszamy. Dobra. Przyspieszamy. Dobra. Sorry, ale ja też rozumiem, mamy czas limitowany. Marian się spieszy na trening. Ja mogę pozostać dłużej, no ale... Ja rozumiem. Wymarzony rywal, z którym chciałbyś się zmierzyć bez podziału na kategorie wagowe w KSW? To jest to jedno i to samo cały czas. Park albo Saladin. Grałeś w Tibie? W czym? W Tibie. Nie wiem, co to jest. Ja też nie, to jakaś tak popularna chyba kiedyś gra była. Niestety, przepraszam, nie wiem, o co chodzi. Co sądzisz o Fame MMA i nowej gali Polsatu? O Fame MMA, to ogólnie nie będę mówił o jedno o drugim. Po prostu freakowe takie organizacje, nie wiem, czy one są dobre. O ile były na przykład gale sportowe, KSW i dali ze dwa
dwa fliki, czy tam jeden, to jeszcze potrafię to zrozumieć, ale gale tak tylko flikowe, bo obawiam się, że będą robiły złą robotę zawodnikom MMA, że ludzie będą na to źle patrzyli, bo będą myśleli sobie, nie jak w Ameryce, że zawodnicy MMA to są prawie że bohaterzy, jak olimpijczycy, no prawie, tylko będą traktowani jako jacyś ciulek, bo w MMA to jest taki sport, gdzie każdy może pójść i się napierdzielać. Boję się, że po prostu zły PR będą robić zawodnikom sportowym. Kto wygrał beef, Peja czy TD? Peja. No jeśli już ma. Ja tak nie znam się na hip-hopie, ale jak miałbym wybierać z tych dwóch, no to wolę Peję. Czy Trypson cię kiedyś znokautował na treningu? Czy to prawda, bo tak mówił? Co? Ale to pamiętaj, że to wiesz. To jest bzdura. Na pewno Trypson by czegoś takiego nie powiedział, bo nikt mnie nie znokautował. Nikt mnie nigdy nie znokautował na treningu. Nigdy nikt mnie w żaden sposób nie znokautował na treningu. Ulubiony zawodnik z UFC? Kiedyś bardzo lubiłem Condita, bardzo, to taki był mój ulubiony, a teraz chyba Robert Whittaker. Top 5 gier, w jakie grałeś? Bloodborne, GTA, Red Dead Redemption, Heavy Rain był fajny i jakiś Rayman na przykład. Gdy mam okazję zjeść coś niezdrowego, to wybieram? Słodycze, McDonald's, wszystko co się da. Wszystko co się da. Ja to jem wszystko co się da. To ile zbijasz do kategorii wagowej? No ja ogólnie mam ten fart, że mam dobrą przemianę materii, więc jeśli totalnie jakoś nie zrobię tak, że cały czas skuty jestem i wpierdzielam, no to ważę tak poniżej 80. Jeśli pójdę za mocno, no to z 82 mogę ważyć, ale to jest waga związana tylko po prostu z tym żarciem. Czy Kawulski i Lewandowski przyjaźnią się ze sobą, czy łączy ich tylko biznes? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobre pytanie. W sumie dobre pytanie. Nie no, wydaje mi się, że jednak w jakimś sensie muszą się przyjaźnić ze sobą, bo zbyt wiele lat, nawet jeśli łączył ich tylko biznes, no to wiele lat są cały czas ze sobą, wiele rozmawiają. Myślę, że siłą rzeczy na jakimś tam polu przyjaźnią się ze sobą. Czy oglądasz recenzję gier Klocucha? Co o nim sądzisz? Nie wiem. Przepraszam, nie wiem kto to jest, ale oglądam recenzję Kłaza. Lubię, ale na przykład nie podoba mi się, jak oglądam recenzje, że teraz coraz bardziej wszyscy chcą być śmieszni w tych recenzjach. Wszyscy walą tą już dawno wytartą ironią, która nie wiem czemu ludzi śmieszy. To już teraz to się człowiek śmieje z ironii, tam w którymś już levelu, a teraz zauważyłem, że ci goście w tych swoich recenzjach za każdym razem zamiast zrecenzować grę, to skupiają się na jakichś żarcikach takich ironicznych, które już nie są dawno ironią, tylko są żenadą. No, ale Kłaza najbardziej doceniam. Mariano, czy jesteś fanem Dereka Zoolandera? Bo widzę, że robisz magnum look jak on i bardzo dobrze ci to wychodzi. Nauczysz mnie? Kiedyś oglądałem Zoolandera z tym Benem Stillerem i tym śmiesznym Wilsonem. Ale nie, no zupełnie, jeśli komuś się z tym kojarzy, to robię to bezwiednie. Według ciebie od jakiej polskiej organizacji zawodnicy powinni zaczynać swoją karierę zawodową? Od mniejszych różnych organizacji, wiele jest różnych fajnych mniejszych, tylko takich, żeby mieli stosunkową pewność, że dostaną kasę, bo to jest częsty problem, że biją się na jakiejś gali i potem kasy nie dostają. No i potem naturalne przejście właśnie do Fenu, do Babilonu, a potem właśnie naturalnie do KSW. Dałbyś radę przejść do kategorii 6-6, czy bliżej ci do 7-7? Nie. Bliżej mi chyba do 6-6 niż do 7-7. Gdybym bił się do 7-7, musiałbym jednak być większy, ważyć na co dzień około 90, a 6-6 znowu będę za chudy i wydaje się, że ta 70 jest idealną dla mnie. No, i tak jak robię do 70, to w okresie przedwalkowym, taki tydzień, dwa, to już widzę po sobie, że fatalnie wyglądam i już te 70 trochę mnie kosztuje, a znowu na 7-7 jestem za słaby fizycznie. Czy powtórzyłbyś wyjazd do Brazylii w ramach przygotowań do walki, czy jednak wolisz stabilizację i WCA? Chyba wolę jednak WCA, bo w Brazylii zbyt dużo rzeczy człowieka rozkojarza i wydaje mi się, że jednak lepiej, chyba bardziej mi służy ten reżim tutaj w Polsce i właśnie trenowanie WCA. W czym upatrywałbyś swoją szansę w walce z Gamrotem?
No, to przede wszystkim no, ma świetne zapasy, więc musiałbym poprowadzić tą walkę w stójce, zrobić kondycję na 5 rund i to taką naprawdę bardzo mocną, nie dawać się wywracać i go trafiać w stójce. Pamiętam, jeszcze 2 lata temu mówiłeś, że trenujesz 3 razy w tygodniu. Teraz z tego co pamiętam to 9-10 razy. Proszę powiedz, jaki progres w tym czasie zauważyłeś? Jak teraz i 2 lata temu oceniasz swoje umiejętności procentowo? Na przykład teraz 100%, wtedy 30. Czy dużo możesz jeszcze poprawić? Tak, tak. Przede wszystkim czuję, że cały czas, ja naprawdę tak mocno czuję w sobie, że z każdym rokiem jestem coraz lepszy i procentowo bardzo dużo to czuję różnicę, bo to nie tylko jest, że więcej trenuję, ale też w okresie przedwalkowym staram się normalnie spać, normalnie jeść. Wszystko mam tak poukładane i dzięki temu mogę więcej trenować, mam na to siły. Chodzę właśnie też na te kroplówki, więc to wszystko sprawia, że mogę więcej trenować, a dzięki temu, że więcej trenuję, no to naprawdę czuję po sobie, że mam lepszą kondycję, że coraz więcej rzeczy robię automatycznie, więc no naprawdę jest bardzo duża różnica. Kto jest obecnie lepszy, Remeski czy Szymański? No, takie ciężkie pytanie, bo ludzie muszą pamiętać, że znam jednego i drugiego i dla któregoś moja odpowiedź będzie krzywdząca, ale jakbym miał porównywać, no tak, no już jak muszę, no bo nie chcę nie odpowiadać, no to uważam, że Rembecki jest lepszy. Opowiedz coś o kalafiorach. Kiedy ci się zrobiły? Po jakim czasie się mogą zrobić? Czy bardzo boli i jak je leczyć? No ja akurat nie mam tendencji do kalafiorów, bo nie mam miękkie uszy, a jak ktoś ma miękkie uszy, to te są bardziej, można powiedzieć, przystosowane na jakieś zgięcia, więc się mniej robią. Ci, którzy mają twarde uszy, mają większą tendencję właśnie do łamania i wtedy te kalafiory napuchają. Miałem kilka razy, ale zawsze ściągałem sobie strzykawką, wypełniałem, żeby mi nie wróciło i w sumie to widzisz moje uszy, tutaj prawie nic nie widać, tu praktycznie nic nie ma. Troszeczkę. Czy konsole i gry mogą zepsuć młodego, dobrze zapowiadającego się sportowca? No może, w ogóle wiele rzeczy teraz, nie tylko konsole, moim zdaniem bardziej ich ogólnie świat, internet, takie rzeczy mogą bardziej rozpraszać potencjalnego chłopaka, który potencjalnie mógłby trenować i osiągnąć dużo w tym sporcie. Dużo jest takich, teraz w tych czasach jest dużo takich rzeczy, które rozpraszają, ale no myślę, że też, że granie jednak, no, ja mogę powiedzieć po swoim przykładzie, jak byłem młodszy, mało grałem, więcej wychodziłem na podwórko, w piłkę grałem, w chowanego. Człowiek doceniał jednak te rzeczy takie w plenerze. A teraz jest też dużo ludzi właśnie, którzy grają, młodych osób, które grają tego Fortnite'a na przykład i myślę, że za dużo spędzają czasu na to. Kiedy przymasujesz, byku? Przymasuję? Nie przymasuję, chyba że zapierdzielę testosteron, poprawię jakimś oksandronolem, to może wtedy nagle bym się zmienił, ale nie mam zamiaru tego robić, więc po prostu im jestem starszy, tym naturalnie, minimalnie coraz robię się większy, ale no, nie będzie widać jakiegoś nagle przeskoku, że z walki na walkę nagle wyglądam jak Terminator. Cześć Maryn, mam pytanie. Dlaczego co walkę zmieniasz piosenkę na wejście i czym się kierujesz przy ich wyborze? No, zmieniam, no bo nie mam tak, że to jest jedna piosenka jakoś ulubiona i cały czas do niej wychodzę, bo niestety po prostu nie mam tak, że jedna jest piosenka i cały czas przez lata ona mi się tak bardzo podoba. Raczej jest tak, że to przychodzi i odchodzi. Jest jakaś, wiadomo, są piosenki, które cały czas bardzo mi się podobają, które znam od wielu lat, ale po prostu jak wychodzę do walki, to chcę poczuć jakąś dodatkową motywację, a mogę to uzyskać przy nowych piosenkach, przy nowych jakichś tam doznaniach. Przykładowo jest jakiś utwór, który akurat mi się bardzo spodobał i go daję na walkę i to jest takie żywe. Wychodzę do tego pojedynku, są te emocje, ona jeszcze mnie napędza, a nie mógłbym tego uzyskać przy piosence, którą słyszę od 5 lat cały czas to samo. Czujesz się przystojniejszy od Daniela? O Mianczuka. No wiadomo, jakiego. Tak. Przepraszam, Daniel, czuję się przystojniejszy. No i dobra. Będziesz bity. Słuchaj, słuchajcie wy też wszyscy. Ja już te pytania, bo zostało nam jakieś godzinka nagrania. Jeśli na jakiekolwiek z pytań odpowiedziałeś już troszeczkę,
zahaczyłeś o nie, to ja już je omijam. Dobrze, dobrze. Nie wracamy do tego, już mniej więcej wypowiedziałeś się w tym temacie. Jeśli pytania troszeczkę się różnią, nie zostały zadane, przepraszam, że ich nie zadałem, biorę to na siebie, nie gniewajcie się na Mariana. Gniewajcie się na mnie. Ale ja też przepraszam, że... Bo jak ogólnie docelowo chciałbym odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale to będzie trwało tyle godzin, że... No, bez sensu. Dlatego... Czy masz już jakieś plany? Co będziesz robić po karierze MMA? Przede wszystkim będę chciał być trenerem. To jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym być trenerem, ale też chciałbym... coś do takiego swojego jeszcze dołożyć do tego sportu. Nie wiem, czy kiedyś fajnie byłoby być komentatorem, którym jeszcze się wyuczył lepiej mówić, bo czasami mam z tym problem. Tak, chciałbym być jakimś komentatorem, jakimś ekspertem. Też jestem, ludzie o tym zapominają, sam też o tym zapominam, że jestem jednym z bardziej doświadczonych sędziów w polskim MMA, więc myślę, że chciałbym, żeby to było związane z MMA. Siema, strzelimy kielicha na mieście, kieliszeczek, ogóreczek, rozmowy o MMA. A tak serio, jestem twoim wielkim fanem, masz niesamowicie inteligentny styl walki, przyszły mistrz UFC, tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Fajnie, że słyszę o sobie, że mam inteligentny styl walki, bo pamiętam, jak kiedyś przegrałem chyba z Rembeckim i jakiś cieć napisał, że moje fajterskie IQ jest słabe, ale jak można mówić o czymś IQ fajterskim, siedząc na kanapie, nigdy nie walcząc? Można mieć wszystko zaplanowane, można wiedzieć, co robić, ale jak jest walka i nie układa się, gościu cię szachuje, To wtedy możesz się ruszać jak największy głupek. To naprawdę inaczej jest komentować, patrzeć na to, a inaczej wejść do tej klatki i bić się z gościem, który też trenuje, to też ma na ciebie taktykę. Ale no dziękuję za te słowa. No, na razie skupiam się, żeby być mistrzem KSW. Zostają ci 3 miesiące życia. Co robisz? Staram się... Wszystko jakoś, wszystkie rzeczy jakieś naprawić wszystkim ludziom, którym sprawiłem jakąś przykrość, ludziom, którzy coś na mnie znaczą, którym sprawiłem przykrość, chciałbym im, nie wiem, jakoś ich przeprosić, ponaprawiać wszystkie swoje jakieś rzeczy i nie wiem, no chciałbym te 3 miesiące przeżyć jak najlepiej bym mógł, ale nie, że będę odpierdzielał jakieś akcje, wszystko najgorsze co zrobić, tylko przez te 3 miesiące być tak dobrym człowiekiem, jakim w życiu normalnym nigdy nie potrafiłem. Najlepsze seriale, jakie miałeś okazję obejrzeć? Lost, Zagubieni, to był bardzo fajny serial. Kurde, to jest najgorsze, no teraz w głowie mam to, że tą presję, że muszę jak najszybciej odpowiedzieć. Nie no, spokojnie, no. W mojej głowie jest coś nie tam, damy rady zrobić wszystkiego, to nie damy rady, no kurde, stary. Na pewno są jakieś seriale. Pamiętaj, że umiem przede wszystkim brazylijski luz, jak to mówi Juras. No ale właśnie kurde, nie ma na wszystko czasu. No pierwsze co mi do głowy, po prostu będę mówił z kojarzeniami. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to Lost, Zagubieni na tej wyspie. To mi się podobało i jakbym miał też znowu alternatywną rzeczywistość dla siebie jakąś taką zrobić, to chciałbym żyć na takiej wyspie. Co było twoją główną motywacją do częstszego trenowania? Ponieważ przed walką z Kleberem wiele osób skarżyło się, że nie trenujesz za często. Czy powodem tego było samo przejście do jednej z największych organizacji MMA na świecie, czy raczej chodzi o pieniądze? No ale jak można przed walką z Kleberem mówić, że nie trenuję za często? Przed walką z Kleberem 2 tygodnie wcześniej biłem się z Patrykiem Nowakiem. Ja już mogę powiedzieć, że tak naprawdę już do Rembeckiego już przygotowywałem się naprawdę ciężko. Brakowało mi trenera, bo trener wtedy leżał w szpitalu. Brakowało mi trochę, żeby ktoś nade mną stanął. Nie były to przygotowania, które mam teraz w WCA, ale już było nieźle, już trenowałem dużo, więc po prostu już to wtedy nie zadziałało, byłem wtedy gorszy od Rembeckiego. Więc przed Kleberem sporo trenowałem, bo to była walka przed Nowakiem i naprawdę sporo trenowałem, przykładałem się. Jak dalej, dalsza część pytania? No, czy powodem tych cięższych treningów było przejście do KSW, czy chodzi o pieniądze? Nie no, kurczę, nie wiem w sumie jak na to odpowiedzieć. Przejście do KSW, powodem przejścia do KSW to było to, że chciałem zmienić coś w swoim życiu. Nie chciałem już się walczyć dalej dla fenu, chciałem to popchnąć. Wiedziałem, że moje umiejętności są na tyle dobre, żeby bić się w KSW. No i oczywiście też gdzieś człowiek miał w głowie aspekt pieniężny, bo jednak KSW no, bardzo dobrze płaci. Czy zdarzało ci się kiedyś walczyć za darmo lub za jakieś śmiesznie małe pieniądze? Tak, tak. Większość mojej kariery to było walczenie za darmo albo za śmieszne pieniądze, które człowiek dostawał na takie raty, że
lepiej nie mówić. Cześć, chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem, sorry, musieliśmy tutaj przyciszyć muzykę, bo ktoś nam się rozszalał. Golden Boy Luju, wolisz śniadanie węglowodanowe, na przykład owsianka, czy coś białkowo-tłuszczowego? Po czym czujesz się lepiej? W sumie to i to jest spoko, choć jak ważna rzecz, że jak jadłem na noc i tak fatalnie trenowałem, to jak rano zjadłem tym bardziej coś węglowodanego, to na treningu było mi niedobrze. Więc w tym problem wolałem właśnie coś bardziej, jakiś, nawet taką łyżkę jakiegoś oleju lnianego na przykład wziąć przed treningiem. A teraz jak już normalnie mam dietetyka, normalnie jem, nie jem na noc, to w sumie rano jak stanę, to bez różnicy co zjem, byle nie było tego zbyt dużo. COD 2 czy COD 4? Która wersja lepsza? Chodzi o Call of Duty. Nie lubię Call of Duty. Grałem dwójeczkę, no też grałem w klanie. W stary Call of Duty było fajne, to był naprawdę sztosik i chyba najbardziej mi się podobał ten Modern Warfare, te w tym, gdzie też w Czarnobylu jest, to jest klasyk, ale teraz te najnowsze, te Call of Duty to jest padaka. Ile lat walczysz w profesjonalnym MMA i jaki masz rekord w amatorskim? W profesjonalnym walczę od 2011, chyba po dwóch latach treningu i walczenia amatorsko, przeszedłem na zawodowstwa, a amatorski rekord mam, nie wiem, z 28 zwycięstw i z 6 porażek, coś takiego. Grasz w Fortnite? Nie, nie gram, nie podoba mi się. Ja nie wiem w ogóle, co to chodzi. Nie podoba mi się. Widziałem, gdzieś tam dużo streamów jest. Tak, sama gra, sama rozgrywka jest bardzo wciągająca. Wiem, o co chodzi, wiem, czemu ludzie w to grają, ale nie podoba mi się, że ja po prostu lubię. Ja lubię w domu odseparować się, nie mieć kontaktu z żadnymi ludźmi i sobie sam wejść w świat. Nie chciałbym grać cały czas z ludźmi. Chodziłeś kiedyś do jakiejś standardowej roboty, 8-16? W Anglii pracowałem we włoskiej restauracji, nauczyłem się robić, brat mi nauczył robić pizzę, robiłem pizzę i desery i mogę powiedzieć, że to była taka naprawdę ciężka praca, ale pracowałem przez 2-3 miesiące, więc tak naprawdę porównując do tych ludzi, którzy ciężko pracują, to nie wiem, co to ciężka praca, tak można powiedzieć. No abstrahując od tego, że trenuję ciężko, że jednak są te sparingi, te walki, to nie jest łatwe. Jednak nie każdy człowiek godzi się na taką codzienność, że musi się bić, więc to jest ogólnie trudne, ale wiem, że są na pewno prace, które są na pewno bardzo, bardzo ciężkie. Ile najwięcej godzin jednego dnia spędziłeś przy grach? No tak z 8 godzin może. 8 godzin. Widać, że jesteś raczej osobą spokojną, nieco introwertyczną. Tak. Powiedz szczerze, czy wkurwiają ci ludzie? Nie, no jestem typowym introwertykiem i denerwują. Niestety ludzie mnie ogólnie denerwują, ale nie, bardziej to, że bazują na automatyzmie, że raczej za bardzo się przyzwyczaili do jakichś rzeczy, które robią automatycznie i przez to w ogóle zapominają myśleć. I to są małe takie różne rzeczy, które widzę na co dzień, które mnie denerwują. Ale nie jest tak, że mam jakąś wielką nienawiść do ludzi. Zawsze staram się być dla nich dobry. No ale tak, jestem introwertykiem. Marian Mordeczko, podasz nick na PS4? Nie, no podałbym, ale nie chcę, to jest taki mój świat taki zamknięty i nie chciałbym, żeby ktoś tam wchodził w to. Marian, czy dostałeś już oferty z topowych organizacji na świecie po ostatnim zwycięstwie? Nie dostawałem nic w ogóle. W żaden sposób nie rozglądamy się, ani ja nie dostałem, ani nie rozglądamy. Myślimy tylko z moim menadżerem Arturem, myślimy tylko o KSW. Marian, miałeś zamieszkać w Brazylii, czy nadal masz taki plan? Zdrówka i dawaj opas. Tak, w jakimś wywiadzie mówiłem, że fajnie byłoby zamieszkać w Brazylii i cały czas myślę, że fajnie byłoby. Przede wszystkim chodzi o to, że ja chcę zamieszkać w miejscu, gdzie będzie trochę inna rzeczywistość, gdzie będzie trochę, to będzie inaczej wyglądało. Przede wszystkim w miejscu, gdzie będzie mało ludzi. To jest takie moje marzenie. Czy Jaru wytrzymałby przynajmniej na jednym treningu w WCA z zawodowcami?
To ciężkie pytanie, bo nie wiem w jakiej formie jesteś, jak się ruszasz. Czy, nie wytrzymałbym. Czy coś byś dał radę. No, albo na parter mogę kiedyś przyjść, ewentualnie na parter, ale... Zakładam, że nawet jak się trenuje jiu-jitsu, gdzieś tam się robi, ale jednak jak to jest grupa zawodnicza i wszyscy walczą na wysokim poziomie, to przede wszystkim nawet mają świetną kondycję i myślę, że większość by nie wytrzymała kondycyjnie z nami. Wypróbuję płuca, chyba. Czy da się utrzymać w MMA, z MMA w twoim przypadku? No to, odkąd jestem w KSW, to na pewno tak. Tym bardziej te pieniądze, które przychodzą mi za walkę, są naprawdę, jak dla mnie, są fenomenalne. I myślę, że można. No, wiadomo, jak kto sobie to układa. Ja na przykład sobie to układam, że bardziej zbieram sobie tą kasę. Więc na co dzień nie mam takiej dużo i cieszę się, że mam dwóch sponsorów takich, którzy mi tam nie jakoś dużo, ale na tyle, że mogę wyżyć. No i też prowadzę treningi, więc po prostu myślę, że tak, że ja mogę wyżyć z tego, ale no, ogólnie nie jest łatwo z tego żyć. Czy pas PLMA jest plastikowy? Nie jest plastikowy. Nie wiem, tam jest jakieś tworzywo, chociaż pewnie są jakieś elementy plastikowe. Czy jesteś za legalizacją? Marihuany, no, tak? Pewnie, tak. Ale no, myślę, że tak, że skoro alkohol jest dostępny, gdzie alkohol, jak się wpisze w Wikipedii, no to jest trucizna, to jest dostępne, no to kurde, to czemu? Ja też tego nie potrafię zrozumieć, Marian. Nie, może tym... Odgórnie, jeśli ktoś jest, kto to tym wszystkim steruje, to wolą, żeby ludzie chlali alkohol, bo po alkoholu jednak człowiek głupieje, a po marihuanie, nie wiem, też w jakimś sensie są pewne rzeczy, których nie ogarnia, ale jednak inaczej mózg pracuje po marihuanie, a inaczej po alkoholu. Ulubiony horror, podczas którego oglądania naprawdę się bałeś? Fajne były te klątwa japońskie, właśnie bardzo doceniam ogólnie te twory japońskie, ja bardzo lubię ogólnie mangi, anime, bardzo mnie to interesuje i właśnie ten horror japoński był straszny, ta klątwa, bo był taki trochę, za bardzo człowiek już jest przyzwyczajony do tych amerykańskich horrorów, które już bazują na tych samych rzeczach, ale właśnie najbardziej lubię jakieś takie psychologiczne horrory, one najbardziej do mnie docierają, ale niestety na świecie nie ma dużo takich. Trenowałeś u Mirka Oknińskiego, teraz trenujesz WCA. Możesz porównać do siebie te dwa teamy? No przede wszystkim WCA to jest team. To jest naprawdę team. A trenowanie w teamie Oknińskiego, no to nie czuję się jakby, nie czuję się do końca jakby to był team, tylko czuję się, że to jest... wszystko kojarzy się z trenerem Oknińskim. Więc to... Mi bardziej służy WCA. Jak jest twój ulubiony zawodnik? No mówię, kiedyś lubiłem bardzo Condita, teraz Robert Whittaker, lubię też Poriera, bardzo lubię Poriera. Z UFC, nikogo z UFC nie masz? Poza? Pride na przykład? Z Pride'u. Nie, no, było pytanie o ulubionego zawodnika. Wtedy nie wiedziałem, co to jest MMA jak Pride. Właśnie niestety to mnie, te czasy mnie ominęły i praktycznie nie oglądałem Pride'u. Ale kurde, żeby kogoś tak, kogokolwiek wymienić. A, bardzo lubię Diazów. Trochę za dużo jarają, trochę to już przesada, za bardzo te swoje głowy zamulili tym, ale bardzo ich lubię. Jak wygląda twój trening? Czy używasz ciężarów, czy trenujesz z wagą własnego ciała? Wagą własnego ciała. Nigdy nie lubiłem siłowni i właściwie praktycznie nie robię. Staram się właśnie pompki robić, bardzo ciężkie są na drążku podciągania. Wydaje mi się, że lepiej coś takiego robić. Co najbardziej lubisz jeść? Bardzo lubię włoską kuchnię, bardzo lubię, ale lubię też polską, nie ma takiej jednej rzeczy, ja po prostu tak lubię jeść, uwielbiam wszystko co się da, lubię jakieś burgery, jakieś makarony, jakieś takie rzeczy zapiekane serem, kurde, ja, no dużo tego jest. Siemanko Marian, oglądając twój wywiad z Jarem na samym początku przygody z KSW, miałem wrażenie, że kalkulujesz tę porażkę z Kleberem, wiedząc, że nie jesteś w stanie się przygotować tak, jakbyś chciał. Teraz nie chciałbyś wziąć rewanżu?
Czyli, że w wywiadzie przed Kleberem zakładałem, że może być ciężko. To oczywiście, że zakładałem, bo ja wiem, jakie on ma świetne jiu-jitsu i no, widziałem, co robi. To był najmocniejszy, na tamten okres to był najmocniejszy, dalej myślę, że to jest jeden z najmocniejszych gości, z jakimi walczyłem. No tak, no teraz gdyby ktoś powiedział, Marian, gdyby na przykład Martin i Maciek powiedzieli, bije się z Kleberem, no to starałbym się zrobić wszystko, żeby ta walka inaczej wyglądała. Miałbym czas na trenowanie, na spokojne zrobienie wagi. No ale no to już tak jak mówiłem wcześniej, gdybanie. Czy nie uważasz, że tłumaczenia Gracjana po walce są słabe? Przed walką, jak wszystko pozmieniał, nigdy tak dobrze nie było, a po walce pisze, że się tłumaczy, że się nie tłumaczy, ale już przygotowania nie były dobre i jak nie było go w walce, że to nie był on. Tak, tak, było coś takiego i też właśnie się zdziwiłem, że Gracjan to mówił, bo o ile Szulakowski mówił w wywiadzie na 3 tygodnie przed walką ze mną, mówił, że jest w treningu, mówił, że tam przygotował się do jakichś zawodów, ale mówił, że to jest eksperyment. O tyle Szadziński rzeczywiście w wywiadzie przed walką mówił, że jest świetnie przygotowany, że wszystko było profesjonalnie, tak jak trzeba było. Wszystko było najlepiej, a kiedy przegrał, nagle okazało się, że nie było tak. I tak, no, trochę niehonorowe, ale nie chcę, akurat już Szadzińskim nie chcę mówić, bo w sumie jakoś darzę go sympatią. Marian Luju, wyglądasz na ułożonego sportowca. Powiedz, czy masz jakieś myczki, żeby wzbudzić w sobie agresję przed walką? Były momenty, jak już miałem 30 walk amatorskich, 20 zawodowych. Były takie momenty, że łapałem się na tym, że kurde, w sumie to zbyt wyluzowany wychodzę do walki, zbyt za mało agresji. Nieraz mam z tym problem, że ktoś, nawet nieraz lubię, jak ktoś mnie sprowokuje, jak ktoś do mnie jakoś tak zacznie, wejdzie na mnie, bo wtedy generuje się u mnie agresja, a nieraz tego potrzebuję. Ale myślę, że po prostu po porażce z tym Murzynem Denisonem Neveszem, wtedy właśnie pomyślałem, że kurde, w sumie to za mało miałem agresji w ogóle przed tą walką, że za bardzo podchodziłem do tego, kurde, wyjdę, rozwalę następnego, kurde, cieniasa na pewno ma już. I zobaczyłem, że brakowało mi agresji, że brakowało mi takiej woli na pierdzielanki, gdzie miałem to kiedyś, jak dopiero co zaczynałem bić się zawodowo, to zawsze wychodziłem z nastawieniem, że będzie tam ostra jazda. No ale po tej walce właśnie myślę, że tak wróciło to do mnie i teraz przed każdą walką potencjalnie mam w głowie, że to może być wojna, gdzie wyjdę stamtąd w ciężkim stanie. Chciałbyś kiedyś dostać rewanż od Szymańskiego albo od Rebeckiego? Tak, tak. Szymańskiego nie wiem, czy chciałbym, ale myślę, że z Rebeckim chciałbym kiedyś jeszcze raz spróbować. Witam panie Marianie. Ile trwa układanie fryzury przed nadchodzącym treningiem? Na co układa pan włosy, żeby fryzura była trwała, niezależnie od warunków atmosferycznych i treningowych? Pozdrawiam i pomyślności. Mam jakąś tam zwyczajną pastę, która tam akurat pasuje mi do włosu, a ile układam? Stanowczo myślę, że za długo. No, nawet jeśli to jest, załóżmy, 5 minut, to zawsze jestem wkurzony na siebie, że to robię, że to trochę czasu mi zajmuje, ale to no, nie wiem, to tam z 5 minut trwa, ale i tak za długo. Facet raczej nie powinien takich rzeczy robić. Kto według ciebie był największym wojownikiem w historii sportu walki w Polsce? No Jędrzejczyk albo Kalidow. Jędrzejczyk albo Kalidow. Dlaczego nie stosujesz środków dopingujących jak inni w KSW? Bo uważam, że to jest słabość. Że pójście na łatwiznę i w dupie mam tłumaczenie, że wszyscy to robią. Nie chcę też tak totalnie gadać, bo gdzieś tam w swojej karierze miałem z tym minimalną styczność, że tak powiem. Chcę być totalnie szczery. W którymś momencie swojej kariery miałem minimalnie z tym styczność i wiedziałem, że nie chcę w to wchodzić. Że nie chcę w to wchodzić i mam naprawdę, można powiedzieć, czyste sumienie. I czemu nie chcę w to wchodzić? Bo to jest słabość. To jest pójście na łatwiznę i słabość. I nie ma tłumaczenia, że wszyscy to robią. To co z tego, że wszyscy to robią? To mam być taki jak inni? Chuj, będę z tym walczył. Ulubione książki?
no ta książka Orwella. Zawsze miałem problem z pamięcią do dat i cały czas muszę sobie dokładnie przypominać, jak nazwa tej książki. 1984. Ta książka Orwella. To jest najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem. Czy gdybyś stanął dzisiaj przed takim wyborem, wolałbyś walczyć w KSW w walce wieczoru za 30 tysięcy złotych, czy za 7,5 tysiąca dolarów w undercardzie UFC w Rosji? No to jest... Pieniądze dla mnie się nie liczą. Dla mnie się... Wiadomo, że są ważne, ale nie liczą się dla mnie tak... Gdybym nie był w KSW, gdybym... ktoś by mi zadał to pytanie, to wybrałbym UFC. Ale jak jestem teraz w KSW, jestem tego częścią, widzę, jak to wszystko się układa, to wybrałbym za każdym razem, będąc w KSW, wybrałbym walkę dla KSW. Czy Gamer powinien iść do UFC? No chyba tak. Jeśli brakuje mu motywacji do walki w KSW, już zdobył wszystko, ma jeden i drugi pas, to myślę, że następny etap to jest sprawdzenie się w UFC. Więc uważam, że powinien tam być i ciekawy jestem, co ma tak naprawdę w głowie, bo ja nie znam za bardzo Mateusza i ciekawy jestem, co ma w głowie, ale no mam nadzieję, że jeśli to nie będzie KSW, to będzie UFC. Witam Cię, Marian. Gdyby KSW udało się zorganizować galę na Narodowym, to jak myślisz, w którym roku to by się udało i z kim chciałbyś tam zawalczyć? Myślę, że rok 2020, taki okrągły. Myślę, że jeśli organizatorzy myślą o tym, żeby zrobić galę na Narodowym, no to właśnie jest to możliwe, żeby to było taki jubileusz w roku 2020. Tak sobie to układam. No i oczywiście, co tam było, że... Z kim? Z kimkolwiek. Chciałbym do tego czasu zdobyć pas i zawalczyć z kimś, kto w naturalnej drabince zasłuży na tą walkę. Marian, czy dużo czasu w trakcie obozów przygotowawczych poświęcasz na bieganie i czy lubisz biegać? A jeśli nie, to która forma cardio odpowiada Ci najbardziej? No właśnie to był ten problem, jak grałem w piłkę, że nienawidziłem biegać. Nienawidziłem biegać. Na bramce było stanąć. No po prostu bieganie mnie nuży jakoś, wolałem pływać, ale jednak muszę powiedzieć, że bieganie jest bardzo ważne. Ja i staram się dużo biegać do walki, jeśli będę miał teraz walkę zaraz zakontraktowaną, to zrobię w ogóle taki, myślę sobie, obóz, miesiąc w ogóle biegania, bo jednak bieganie pomaga na lepsze poruszanie się na nogach i no jednak bieganie daje naprawdę bardzo dobrą kondycję. Czy obserwując treningi Szymona Kołeckiego i uczestnicząc w nich, zaobserwowałeś u niego większe zaangażowanie niż u wielu innych zawodników MMA? Czy da się wyczuć olimpijską dyscyplinę i mistrzowski charakter? I wreszcie, czy uważasz, że gdyby Szymon zaczął karierę sportową od MMA, to byłby czołowym zawodnikiem z Polski? Oczywiście od razu mi wysuwa się na myśl to, że jak najbardziej u Szymona czuć właśnie takie... mentalność mistrza, że czuć, że to jest gościu taki w dobrym miejscu, czuć, że był olimpijczykiem i rzeczywiście od początku było po nim widać to, że on naprawdę przykłada się do tego, że traktuje to bardzo na poważnie, że postanowił sobie cel i naprawdę robi wszystko sumiennie, żeby do niego dążyć. No i odpowiadając na to ostatnie, no to myślę, że tak, że gdyby zaczął wcześniej, no po prostu wszystko zaczyna się od głowy. Wiadomo, ważna jest fizyka, fizyczność, naturalne uwarunkowanie fizyczne, żeby trenować MMA i wygrywać, ale też wszystko zaczyna się w głowie, a skoro on ma mentalność mistrza, to gdyby on zaczął wcześniej, to tak jak podnosił ciężary i doszedł do olimpijskiego poziomu, tak i myślę, że i to samo, i by nawet jakby tam szachy robił, cokolwiek by robił, myślę, że z taką mentalnością był zawsze najlepszy. Myślałeś nad łokciami w stójce z uwagi na swoje gabaryty, czy to Ci nie leży? Myślałem o łokciach, ale znowu jestem wysoki, mam długie ręce, więc dla mnie lepiej, żebym prowadził walkę w dystansie. A jak uderza się łokcie, to się trochę przechodzi do pół dystansu. Więc w sumie bardziej myślę o tym, żeby trzymać kogoś na końcu swojej pięści i tak prowadzić pojedynek, ale łokcie w stójce są naprawdę fajną rzeczą i myślę, że to kolejny level jakiejś mojej wyższej formy
byłby, gdybym właśnie wprowadził to łokcie. Czy przegrałeś uliczną walkę kiedyś? Tak, tak. No, ze 2 czy 3 razy przegrałem. Przegrałem i pamiętam, że nawet była teraz taka sytuacja, gdzie naprawdę się, nie będę tam mówił szczegółów, ale się nie popisałem i to była też taka akcja, która mi dała do głowy, kurwa, co z tobą jest? Że zrób coś w końcu z tym, że trzeba coś zmienić. No i właśnie wtedy pomyślałem sobie, dobra, że czas zacząć trenować na pierdalankę. Jaki masz pas w brazylijskim jiu-jitsu? Brązowy i mam belkę. Myślę, że do 30 będzie ten czarny pas. Szanuję to. No to wywodzę się z kimon, jestem kimoniarzem, więc tak naprawdę te jiu-jitsu to jest coś, co już automatycznie robię. Twój idol z dzieciństwa, na którym się wzorowałeś, wzorujesz? Nie miałem raczej idola z dzieciństwa, nie miałem nigdy kogoś takiego. Jakby chodziło o jakieś sporty walki, jak byłem mały, no to wiadomo, no to sztuki walki, no to Van Damme. Jak nie wiem, jakiś inny w ogóle dziedzina, no to znowu ktoś inny był jakimś tam wzorem, ale nie miałem takiego jednego idola, za którym bym podążał. Najlepszy film, najlepszy reżyser? No bo książkę też powiedziałeś chwilą. Najlepszy reżyser, dobra, najlepszy film. Dla mnie chyba taki najlepszy film, który tak do mnie dociera, no to ten duńska taka czarna komedia, Jabłka Adama. I to bardzo, bardzo mi się podobał ten film. Coś mi to mówi, wiesz? Okej. Okay. No taki nie jest za bardzo znany. Ale i to nie, też mi się albo podoba. Go oglądałem, albo ktoś mi koniecznie kazał go obejrzeć. Okej. A reżyser? No na pewno Spielberg jest dobrym reżyserem, Quentin Tarantino jest bardzo dobrym reżyserem, znowu abstrahując od jego poglądów politycznych, bo ma te same co Avengersi, co ci wszyscy. Ciekawe czemu ci wszyscy z Hollywood gadają to samo. Ale... Co tak się mówiłeś na tą politykę w ogóle? No bo to się wszędzie wraca. Nasze życie to jest polityka, taka jest prawda. Wyjdzie się z domu i na każdym kroku mamy styczność z polityką, nawet jeśli myślimy, że tak nie jest. Ale abstrahując od tych jego poglądów politycznych, nie mogę go cenić jako reżysera. Jest naprawdę dobry. Najpiękniejsze miejsce na świecie? Nie wiem, prawdopodobnie jeszcze nie widziałem tego najpiękniejszego miejsca na świecie, ale no byłem w Azji i nie Tajlandia, a Bali. Bali to było najpiękniejsze na razie dla mnie miejsce na świecie, które widziałem swoimi oczami. Najlepszy sportowiec wszechczasów, bez podziału na dyscypliny? Cristiano Ronaldo. Moim zdaniem jest najlepszy. Jest fenomenalny. Mimo, że denerwuje mnie to zawsze, jaki był taki lalusiowaty, no wydaje mi się trochę pizdeczkowaty, że tak powiem. Trochę ordynarnie, ale jako sportowiec wydaje mi się naprawdę najlepszy. Kto jest według ciebie lepszym zawodnikiem, Gamrot czy Held? Ciężko powiedzieć. Przede wszystkim z tego, co jak poznałem Helda, no to jest w ogóle gość, który jest bardziej w moim stylu. Bardzo go lubię, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o jego charakter i to, co nie jest związane ze sportem. A jeśli chodzi o sam sport, to powiem Held. Myślę, że Held chyba jest lepszy. Czy myślisz, że Szamil Musajew mocno namiesza w KSW? Nie wiem. Fajnie się zaprezentował z Hubertem. Szkoda, tak jak rozmawialiśmy, też bardzo lubię Huberta i szkoda mi było, że przegrał ten pojedynek. Ale czy coś namiesza? O tym powie następna walka. Z kimś pokroju Szulakowski, Szadziński. Ktoś, kto jest już na tej wyższej półce, ta walka wiele powie, a na ten moment ciężko mówić. Czy oglądasz galę MMA jako normalny fan, kochający oglądać zmagania zawodników, czy jako zawodnik skupiasz się na detalach przy wykonywaniu technik, pracy nóg, zapasach itp.? Myślę, że i to, i to. Jak już widzę walkę, to zawsze patrzę, oceniam cały czas mam perspektywę pod względem technicznym, ale też jaram się tym pojedynkiem, tak jak taki typowy fan. Co sądzisz o wprowadzeniu sportów chwytanych, na przykład zapasy, brazylijskie jiu-jitsu, judo, do szkół podstawowych w ramach wychowania fizycznego? Świetne. To by było świetne. To by było piękne, ale
ale nie wiem, czy to w ogóle przejdzie. Teraz te nowe pokolenia, oni ledwo na ten WF chcą przychodzić, ledwo chcą się w ogóle poruszać i nie wiem, czy to by w ogóle przeszło, ale chciałbym, żeby jednak następne pokolenia to nie takie lamusy zniewieściałe, jakie tutaj łażą za oknem, tylko żeby to byli goście, urodzą się mężczyznami, niech się zachowują jak mężczyźni, niech trenują sporty walki, niech umieją obronić swoją dziewczynę, swoją rodzinę. I uważam, że tak, taki sport właśnie na WF to byłby fajny. Ty, wiesz, jak mi się smutno zrobiło teraz? Bo pomyślałem, że jakby za moich czasów z ekipą, z którą się, kurde, trenowaliśmy wszystkie sporty, które mogliśmy, byłyby takie rzeczy w szkole, to byśmy mega zajarali, no, to nie? Marno. Kurde, miałem takich zakapiorów w pakiecie za mało lata, że po prostu, wiesz, piłka, wszystko co można było, graliśmy, a mieliśmy mało możliwości, a tak sobie pomyślałem teraz takie jiu-jitsu, zawody czy coś, kurde, Meksyk. Tylko wiadomo, żeby nie wykorzystywali tego, żeby nie było tak, że... No też, mogłoby to pójść w drugą stronę. Gimnazjum trenują zapas, a potem chodzą na ulicy, napierdalają ludzi, więc... Ale no znowu w Stanach tak nie jest. No, mają w koledżu zapasy i co? I chodzą i tam obalają ludzi. Myślę, że tak nie jest. Chodzi o mentalność ludzką. Papier toaletowy od zewnątrz czy wewnątrz? Papier toaletowy od wewnątrz czy zewnątrz? Co? Wiesz co? Chodzi chyba o to, jak masz rolkę. Aha. I czy masz z zewnątrz, sobie ją wyciągasz, czy sobie ją wyciągasz od wewnątrz? Mogę powiedzieć, że praktycznie nie używam papieru toaletowego. Nie używam. Ale fatalnie, że wchodzimy na takie tematy. Po tym wszystkim zawsze muszę iść pod prysznic i się umyć, o tak powiem. Dla mnie używanie papieru toaletowego jest w sumie bez sensu, bo to nie jest żadne oczyszczenie niczego. Jedziemy dalej. Poczekaj, bo mnie przygiąłeś lekko. Czy grałeś kiedyś w gierki typu World of Warcraft, Lineage 2, Tibia itp.? To są strategiczne, tak? Nie, to są chyba jakieś... jak to się nazywa? Chodzisz tam jakąś jedną postacią RPG? I klikasz cały czas myszką, wiem, aha, że chodzi. No to ogólnie gry RPG bardzo lubię. Takie jak właśnie... Wiedźmin był w jakimś sensie grą RPG. A to mi się kojarzy ze strategią. Nie grałem nigdy strategię, ale podobają mi się gry strategiczne, ale jakoś nigdy nie mogłem się w nie wciągnąć. Jeśli to są strategie, jeśli się nie mylę. Opisz różnicę pomiędzy FEN a KSW. Chodzi o kwestie organizacyjne, szum medialny itp. Co ich łączy, co ich dzieli? Dużo ich łączy, dużo ich dzieli. Dużo by gadać, ale jednak KSW robi wszystko profesjonalnie. Widać, że są na rynku od bardzo dawna, że wiedzą, co robią, mają budżet, nie żałują pieniędzy na ludzi, bo dużo tam jest ludzi, więc każdy ma swoje zadanie i dzięki temu wszystko organizacyjnie działa, a fenie wydaje się, że nikt nieraz nie wie, co ma robić. Tak, przynajmniej z tym się zderzyłem, że tak powiem. Spotkałem. Czy miałeś jakiekolwiek zaczepki ze strony kolegów, znajomych, rówieśników, choćby dla jaj i beki o twoje imię? Na przykład paździochu, ty jeden, mendo i wrzodzie na zdrowym organizmie narodu polskiego. Dziękuję. Ale ktoś... Niby pytanie, a trochę jakby chciał mi pojechać. Nie miałem. Wiadomo, wszystkim w danym czasie jeszcze jak ci kiepscy byli znani, no to paździoch od razu się kojarzyło moje imię z paździochem, ale raczej nikt tak nie mówił, no bo... No, na wejściu to jest obraźliwe i raczej nikt tak do mnie nie mówi. W jakiej płaszczyźnie czujesz się najpewniej, a która wprawia cię w zakłopotanie? Najpewniej chyba w stójce. Nigdy robiłem z różnymi gościami stójkowymi, z naprawdę bardzo mocnymi, którzy tylko robili stójkę i nigdy nikt mnie tak nie zdominował jak na ziemi. Jak na przykład robię ze swoim trenerem Pawłem Mistewiczem, tym czarnym pasem, to jak ja się z nim kulam, zwłaszcza w kimonach, to nieraz się czuję, jakbym prawie jiu-jitsu nie umiał. Więc, bo mimo, że mam naprawdę, naprawdę mocne jiu-jitsu, to jednak jeśli ktoś miałby mnie właśnie zdominować, to na płaszczyźnie zapaśniczo-parterowej. Opowiedz o jakimś nokaucie poza ringiem. Nokaucie poza ringiem...
No, niby są, mam tam jakieś historie, gdzie tam kogoś trafiłem i padł, ale to są takie historie, które w sumie teraz na dłuższą metę myślę, że były bez sensu, że były, jak głupio się zachowałem, też chciałem coś udowodnić sobie. Raczej nie jestem z tego dumny, jak komuś tam przywaliłem poza ringiem. Wydaje mi się, że człowiek powinien tylko wtedy użyć siły fizycznej, kiedy chce obronić swoją rodzinę. Czy zdarza ci się rozmawiać z Jankiem o grach? Tak, często rozmawiamy, często gadamy na ten temat, ale też no, nie jest takim zapalonym graczem jak ja. Ja bardziej właśnie też lubię gry takie w stylu takich, jak robi firma From Software, czyli Dark Souls, Bloodborne, takie lubię gry, a on na przykład widziałem, że bardzo się jarał Mortal Kombat, które mi w ogóle nie podeszło, ale tak, dużo z nim gada na ten temat. Czy nie wkurza cię fakt, że dostajesz od KSW o połowę mniejszą garzę niż na przykład taki Akop Szostak, który nigdy nie był i nie będzie zawodnikiem MMA? No, w jakimś sensie trochę wkurza, no ale znowu, jak ten świat tak wygląda, no to każdy zarabia tak, jak to, co może dać. Ja zarabiam tyle, ile jestem warty sportowo, on z kolei zarabia tyle, ile jest wart medialnie, więc tak ciężko. Ja tak bardzo nie zwracam uwagi na te pieniądze. Oczywiście jest to trochę irytujące, że prawdziwi zawodnicy, którzy naprawdę serce w to wkładają, zarabiają o wiele mniej niż ci free fighterzy, ale my mamy przynajmniej to, że jesteśmy zapamiętani jako zawodnicy, jako sportowcy. A oni są zawsze traktowani trochę na śmieszno, tak z przymrużeniem oka, więc okej, mają to większą kasę, ale nie mają żadnego dziedzictwa, że tak powiem, nie zostawiają, po prostu biją się dla rozrywki ludzi. Czy wykonywałbyś polecenia dziadka Miyagiego, gdyby był twoim trenerem? Co sądzisz o słynnej technice żurawia, której nauczył Daniela LaRusso? No tak, on się nazywał Daniel LaRusso, zapomniałem, jak on się nazywał. To było z tej pierwszej części, te kopnięcie, tak? No. Jak było się małe, no to fajnie, podobało mi się to. I jakbym miał takiego trenera w tamtych czasach, takiego pana Miyagiego, no to bym zrobił wszystko to, co mi każe. No, zakładałbym, że jest tym, jak to powiedzieć, tym mentorem, tą wyrocznią i muszę robić wszystko to, co on uważa. Marian, powiedz mi, jakie stosujesz formy regeneracji, żeby móc cały czas być na obrotach i wykonywać po 10 jednostek treningowych? No, jak robię tak dużo, jak już wchodzę w ten rytm, gdzie robię tyle tych jednostek, no to wtedy przede wszystkim staram się na kroplówki chodzić. To jest to, bardzo daje dużą regenerację. No i odżywki, też te odżywki trzeba dosyć regularnie jeść i spać i jeść. No to spanie bardzo dużo mi regenerację daje. Marian, mianujesz się hardkorowym graczem konsolowym, a więc ile najwięcej czasu spędziłeś grając bez żadnej przerwy? Jak poniżej 12 godzin to słabo, panie Ziółkowski, i stracę do pana respekt. No to niestety nie grałem więcej niż 12. No powiedziałeś 8 wcześniej. 8 godzin mogłem tak bez przerwy grać. Nie grałem całego tak dnia. No nie, no niestety, no. Mam też problem z tym, że czasami za szybko się nudzę. I gram w jakąś grę i jest w pewnym momencie coś takiego, że myślę już, kurde, gram już którąś godzinę i zauważam, że z godziny na godzinę minimalnie procentowo coraz mniejszą mi to sprawia frajdę. Wtedy wolę zakończyć, zrobić sobie przerwę i zatęsknić za tym, żeby znowu usiąść z nowymi siłami psychicznymi. Czy mógłbyś potwierdzić informację, że Oscar de la Hoya to twój brat bliźniak? Jeśli tak, to pytanie numer jeden brzmi, czemu udaje on, że nie zna polskiego, a pytanie numer dwa, kto górował w stójce w latach młodzieńczych? To ja udaję, że nie znam hiszpańskiego. Nie, no to... No to, tak, są, wiadomo, o co chodzi, są jakieś pewne takie analogiczne rzeczy i ksywka Golden Boy i nie wiem, może jakiś podobny typ urody, bo ja bardziej mam taki typ latynoski, a on jest tak, Meksykanin? Meksykanin. Więc, no ale to nie, co ja tu mówię, na to nie chcę już powiedzieć. Załóżmy, że masz przy sobie 3 dolary, czyli w przeliczeniu na złote 11 zł 43 grosze. Na co byś je wolał spożytkować? Wykupić pay-per-view organizacji ICA MMA i obejrzeć 15 ciekawych walk MMA, czy wesprzeć kanał Mańkowski TV i oglądać podróże kamperem? To pierwsze. To w ogóle bez żadnego...
mnie nie interesują ludzie, co tam na tym YouTubie swoje życie jakieś pokazują. Mnie nie interesuje mnie innych życie. Mnie interesuje moje życie i już. A, nie ma co o tym gadać. Gdybyś dowiedział się, że zostały ci 2 lata życia i przez ten czas byłbyś w pełni zdrowy, to czy walczyłbyś dalej w MMA, grał dalej w gry, czy może obrał zupełnie inną drogę? O kurde, ciężko powiedzieć. Wcześniej miałeś 3 miesiące, teraz masz 2 lata. No właśnie. Ciężko powiedzieć, bo człowiek nie wie, co tak naprawdę by zrobił, gdyby naprawdę wiedział, że to nie jest tylko domniemanie, a tylko na serio tak jest. Nie wiem, co by mi wtedy... Człowiek nie wie, jak nie jest przyciśnięty do jakiejś sytuacji, do której nie jest przyzwyczajony, to nie wie, jak zareaguje. I w sumie nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że chciałbym te 2 lata przeżyć jako dobry człowiek, zrobić jak najwięcej jakichś dobrych rzeczy, ale myślę, że dalej bym się bił we MMA. Może nawet lepiej by mi szło, bo wiedziałbym, że zaraz 2 lata i koniec z moim życiem. Grałeś w Crasha Bandicoota? Tak. Grałem na PlayStation 1, to była też jedna z moich ulubionych, znaczy bardzo, bardzo ją lubiłem i wtedy jej nie przeszedłem, ale przeszedłem ją teraz, bo jak zrobili remaster tych 3 części, to nawet mogę powiedzieć, że zrobiłem platynkę w 1. część i 3. Drugą brakowało mi kilka trofeów do platyny. Nie myślałeś o tym, żeby streamować gry, jak miocić album Mighty Mouse? Wiem, ale ja nie chcę wchodzić w ten świat internetowy, nie chcę czegoś takiego, mi się to nie podoba. Nawet jakbym mógł na tym dobrze zarabiać, to nie, to nie jest w moim stylu. Co sądzisz o John Jonesie? No, jeden z najlepszych zawodników MMA na świecie. Być może najlepszy. Mówiłem wcześniej, że Demetrius Johnson bez podziału na kategorie wagowe, no ale wiadomo, że w bezpośrednim starciu Demetrius Johnson z Johnem Jonesem, no to 0 szans. Więc w jakimś sensie można Johna Jonesa określać jako najlepszy zawodnik w ogóle może w historii MMA. No, z tej półciężkiej mógłby się równie dobrze bić w ciężkiej, a chyba ci jednak z tych najwyższych wag mieliby największe szanse w tej walce bez podziału na kategorie wagowe. Więc wydaje mi się, że John Jones jest najlepszym zawodnikiem, ale niestety też coś tam ma nie tak do końca pod względem mentalnym, więc no, nieraz jest tak, że nie można mieć wszystkiego. Dlaczego uważasz, że UFC 3 nie jest symulatorem walki w MMA? Co tam się niby nie zgadza? A czy ten ktoś, kto mnie pytał o to, czy grał od dawna na PlayStation, czy grał od pierwszych części nawet jakichś gier bokserskich, czy grał we wszystkie części UFC od firmy THQ? Mi się nie podoba, oni ruszają się jakby byli gumowi, jak z gumy się ruszają. To tak jakoś dziwnie, to jest jakieś takie anemiczne, nie wiem, no to po prostu, ale może to jest subiektywne, no może to jest po prostu subiektywne i źle to oceniam. Dlaczego kiedyś powiedziałeś w wywiadzie, że chcesz wypierdalać z Polski? Straciłem potem do Ciebie cały szacunek i od tamtej pory życzę Ci przegranych. Nieładnie tak mówić o swojej ojczyźnie, na której łonie się wychowałeś i wyrosłeś tu na gwiazdę. No wiem o co chodzi. Też z jakiejś perspektywy wyobrażam to sobie, że ktoś tak powiedział, to bym też z niechęcią na niego spojrzał, czemu tak mówi o Polsce. Ja nie chcę nic mówić złego o Polsce, po prostu od dziecka nie pasowałem tutaj. No. Kurde, no każdy ma inny charakter. Ja po prostu mentalnie nigdy nie pasowałem do Polski. Już to czułem w podstawówce. Już zawsze byłem outsiderem. Nie wiem, zbyt może byłem emocjonalny, zbyt temperamentny. Nie wiem, jakieś aspekty stanowiły o tym, że nie pasowałem do Polski i to o to chodzi. Nie wstydzę się, że jestem Polakiem, nie mam w ogóle z tym nic, nie mam żadnego z tym problemu. Po prostu czuję, że inne klimaty do mnie pasują. I już. Jaki masz samochód? Nie mam prawa jazdy. Masz Netflixa? Niestety mam. Mówię niestety, no bo to jest znowu coś takiego, że wszyscy to mają, wszyscy Netflix. Ale mam, bo tam, no jednak jakby nie było... Zawsze byłem przyzwyczajony do telewizji, ale już jak jestem starszy, mam już swoje pieniądze i mogę wybrać, co chcę oglądać, a nie to, co ta telewizja narzuci, no to ten Netflix jest lepszy. Jest tam kilka jakichś fajnych seriali, które warto obejrzeć, chociażby na Netflixie pewnie może nie interesować ludzi to ze świata właśnie MMA, ale tam jest taka super anima, nazywa się Full Metal Alchemist i ona jest genialna i właśnie jest na Netflixie, ale oglądałem to zanim było oczywiście na Netflixie, bo
To już można powiedzieć, że w czasach gimnazjalnych już to znałem, bo najpierw wychodziły mangi, a potem anime. Najlepszy komentator z Polski i zagranicy odnośnie domu? Joe Rogan. Z Polski Juras. Czy zawalczyłbyś z zawodnikiem dużo większym i cięższym od siebie? Taka walka Dawida z Goliatem. Przeciwnik na przykład Popek albo jakiś strongman trenujący MMA? Raczej nie zawalczyłbym, bo nie chciałbym szerzyć takiej głupoty. No, ludzie mają swoje... Bo to już byłaby jakaś firkfajtowa walka w tym momencie. Już bym wszedł trochę do tego. Nie chciałbym tak. Chciałbym, żeby zawsze walki, jakie toczę, żeby były w jakimś sensie poważne. No, mogę przytoczyć, że kiedyś walczyłem jedna z pierwszych walk zawodowych z Grześkiem Gusiek Białas. I tam był catchweight, ja wlazłem na wagę, ważyłem 7,4, a 8,4. No ale to były troszeczkę inne okoliczności, też to była moja jedna z pierwszych walk zawodowych, więc człowiek tam nie wybrzydzał. Czy jak stałeś na bramkach, to często szarpałeś się z pijanymi wieśniakami? Czy miałeś ochotę wytarmosić z ryj awanturującą się klientkę klubu nocnego? Na szczęście pracowałem w takim klubie Go-Go, można powiedzieć, Sogon, jeśli ktoś tam kojarzy. I tam nie było klientek, nie było dziewczyn, tylko głównie napaleni goście przychodzili. I tak, zdarzały się akcje, gdzie tam kogoś poturbowałem, ale zawsze byłem wkurzony, że musiałem to zrobić, bo niestety w tym Sogon był taki klimat, że te stripteaserki robiły co chciały z tymi facetami, a faceci jak są pod wpływem testosteronu i myślą tylko wiadomo o czym, no to wyłączają swój mózg, a te striptizerki to wykorzystywały, potem oni się wkurzali, ja musiałem bronić te striptizerki i tak naprawdę trzeba było potrzebować gościa, który tak naprawdę w sumie aż tak bardzo nie zawinił. Więc były sytuacje, ale też nie jestem dumny i cieszę się, że nie mam już nic wspólnego ze staniem na bramkach. Marian Luju, jak głęboko siedzą w Twojej głowie porażki? Czy rewanże zostawiasz sobie na dalszy etap kariery? Czy jest ochota na szybki rewanż, żeby udowodnić, kto jest lepszy? Odnieś się proszę do Klebera, Rembeckiego, Szymańskiego. Myślę, że każda porażka z tym, w ogóle jak ja przegram z kimś, to nie mam w głowie czegoś takiego, że muszę jak najszybciej rewanż, że muszę to zamazać, tylko sobie myślę, że był jakiś powód, dla którego przegrałem i muszę przede wszystkim mieć czas, żeby naprawić to. Gdy to zrobię, to dopiero mogę wtedy myśleć, że ma sens ta walka rewanżowa. A tak to nie ma sensu. Nie chcę umniejszać, ktoś kto ze mną wygrał, zaraz mówię, będzie rewanż. Czyli skoro mówię, że będzie rewanż, no to potencjalnie mam w głowie, że chcę wygrać. Żeby tak naprawdę teraz w tej drugiej walce wygram z nim. Czyli w jakimś sensie umniejszam temu zawodnikowi jego pierwsze zwycięstwo. Więc uważam, że raczej ludzie powinni pozostać z tym pościągliwi, jeśli chcą rewanż, to niech zostanie im to w głowie, niech poprawią się i dopiero wtedy mogą o niego tam krzyczeć. Kto z polskiego MMO najbardziej Cię wkurwia? Chyba najbardziej mnie denerwują niestety ci pseudoeksperci, którzy tak naprawdę niewiele mają związku z tym sportem, albo sobie chodzą na jiu-jitsu 3 razy w tygodniu i już wydaje mi się, że są w tym sporcie i wszystko o nim wiedzą. Chyba tacy pseudoeksperci mnie najbardziej denerwują, a tak już totalnie ze środowiska, nie wiem w sumie. Jest kilku gości, ale to nie będę mówił tu nazwiskami, bo takich rzeczy nie powinno się robić, ale jest w tym środowisku parę ludzi, czy to zawodników, czy ludzi tam dookoła tego, którzy tak lekko mnie irytują. Kopnięcie Karła w głowę to high kick czy low kick? Low kick nie, bo jednak ta głowa tego Karła jest na wysokości bardziej midla, więc bardziej bym powiedział, że to jest middle kick, ale jak, to zależy jak rozumieć te słowo. No jednak high kick to jest uderzenie na wysoko, więc nie wiem, no bardziej middle kick bym powiedział. Czy ringer z KSW odwiedzają zawodników w szatni? If you know what I mean. Nie. Ale chodzi o ringer z KSW czy ogólnie ringer? Ogólnie ringer z KSW tutaj. Ringer z KSW, nie. A ogólnie ringers? Nie ma takich rzeczy, a te ringer KSW to tam
Tak, w ogóle im człowiek jest wyżej, w tym jak był w Fenie, to widział, że te Ringer KSW... Tak, jak było się na mniejszych galach, to te Ringer KSW były stosunkowo jeszcze takie w miarę skromne, stosunkowo. Potem na Fenie, jak już to była większa organizacja, już telewizja pokazywała, to te Ringer już się trochę prężyły. Już widać, że im tam dowartościowanie bardzo mocno idzie. A w KSW to już w ogóle mi się wydaje, że one... Nieraz wydaje mi się, że może większą robotę tam robią niż w ogóle zawodnicy. Rozumiem. Czy to prawda, że jak pierwszy raz spotkałeś Akopa Szostaka, to wziąłeś od niego autograf? Jak spotkałem Akopa Szostaka, to wziąłem od niego autograf? Po raz pierwszy. Nigdy od nikogo nie wziąłem. Nie, raz wziąłem autograf, raz w życiu wziąłem autograf, jak byłem mały, ludzie pewnie nie znają go. Taki wygrał światową, pierwszą edycję światowego idola, Kurt Nielsen, taki Norweg. I on w Polsce był i promował, był w Empiku i po prostu mówił o swojej płycie. I jakimś tam szczęśliwym trafem wygrałem jego płytę w tym momencie, kiedy tam byłem i poszedłem z tą płytą i mi podpisał, ale trochę czułem się głupio. Czy Mirosław Gracie Okliński zasługuje na czerwony pas? Tak, bo ten czerwony to jest jakby dalej czarny. Niż czarny. Nie, na pewno nie, na pewno nie. No gdzie? No, czerwony pas to już naprawdę tacy uważam, że wybitni ludzie, którzy mają naprawdę wybitne brazylijskie jiu-jitsu, a trener Okliński ma dobre jiu-jitsu, ma poprawne, tym bardziej jeszcze na tą wagę ciężką, bo każdy wie, że im wyższa waga, tym coraz mniej techniczny, tym aspekt techniczny coraz bardziej się zmniejsza, więc wydaje mi się, że ma dobre jiu-jitsu, ale nie na tyle, żeby mówić o jakimś czerwonym pasie. Nie? Masz jakiś tatuaż? Nie mam. Czaję się z tym od jakiegoś czasu, ale w sumie za bardzo boję się, że po kilku latach w sumie spojrzę i pomyślę, że po co mi to było. Dla mnie zdobienie ciała jest naprawdę czymś takim bardzo, bardzo mocnym i mocna ingerencja w siebie. Chyba za dużo mam wątpliwości. Ja też miałem przez wiele lat, ale już nie mam. Okay. Mariano, czy ty jesteś Italiano? Nie, no ma polskie pochodzenie. Jeśli już, to niestety mam w mojej krwi gdzieś tam od strony ojca mam trochę niemieckie pochodzenie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo małe. Marian Luju, co byś zrobił, jakbyś mógł być przez godzinę kobietą? No ludzie na pewno oczekują, że będę gadał coś z tyłu, żebym się obmacał. A w zresztą stylu. No Rafał Jackiewicz pierwszy co powiedział, to że palcówkę. No właśnie, nie, no co za głupota. Ale chyba żartował, co? No nie wiem. Co bym zrobił, gdybym był kobietą? Ja myślałem nad tym wczoraj, wiesz? A umysł miałbym ten sam? Nie, no właśnie kobiecy, ja to rozkminiałem. Kobiecy, no to bym przede wszystkim sobie chciał, przez godzinę nie zdążysz, ja to rozkminiałem. Starałbym się jak najwięcej zapisać sobie, jak kobieta... Ale masz tylko godzinę, stary. No wiem, dlatego bym, to. Nie wiem, słuchał muzyki, oglądał, coś bym obejrzał, nie wiem, jakieś rozmowy, żebym po prostu wiedział, jak pracuje umysł kobiecy, żebym sobie to zapisał. Gdzie w Warszawie robią według ciebie najlepszą pizzę i burgery? Kurde, nie wiem, cholera, no tak za bardzo, jeśli chodzi o burgery, no to jem głównie McDonalda, była kiedyś moda na tego Bobby Burgera, więc tam też jadłem, ale tak no niestety głównie jem w domu, bo robię sobie, idę do zakupu, do sklepu, robię zakupy, do jakiejś Biedronki czy Lidla i mam 100 rzeczy i lubię gotować. Cześć Marian. 310 już, za moment kończymy, troszeczkę przyspieszyłem. 15? A no to spoko, kurde. Już troszeczkę ominąłem, wiesz, cały czas ominę. 16:40. No już zaraz skończymy, myślę, że ostatnie 5 minut. Dobra. Cześć Marian, czemu biegasz po torowisku tramwajowym na Mocinach, a nie czekasz jak inni na przystanku? Pozdrawiam. Ale śmieszne, ktoś mnie przyuważył. No dużo, jak ktoś by mnie ogólnie przyuważył, to by zauważył, że tak przez światła raczej przebiegam. Kurde, no tak raczej jestem takim gościem, który no lubi jakieś nielegalne rzeczy porobić. No chociażby całe życie jeżdżę bez biletu autobusowego. Od dziecka jeździłem bez biletu. Weź sobie tą aplikację przynajmniej zainstaluj, że jak wchodzą Kanary, to od razu możesz bilet skasować. Jest coś takiego? No, Mobilet.
I na czym to polega? No, masz na telefonie i kasujesz sobie w ostatnim momencie ewentualnie. Ale świetne. Ja też świetne. To ostatnio odkryłem. Świetne. Też już, dobra, nieważne. Wolałbyś wyjść do walki pijany, czy ze związanymi rękoma? Ze związanymi rękoma. Bo przynajmniej by ludzie widzieli, że mam związane ręce i mogę nie mieć szans. A pijany to nie każdy może to zobaczyć. A w sumie jak, też pamiętam zawsze, jak byłem pijany, to tak jak wielu ludzi są agresywni po alkoholu, to ja z kolei po alkoholu w drugą stronę. Taki bardziej łagodniałem. Cholernie nie czuję się na siłach po alkoholu. Czy często jesteś prowokowany na ulicy? Raczej rzadko. Naprawdę. Teraz to już w ogóle. Ale kiedyś bardziej. Dlaczego kobiety w MMA nie mają kalafiorów? To jest dobre pytanie. Może jako kobiety, jako nie mają tych takich mocnych chrząstek, w sensie, nie wiem, może mają jakieś większe uszy, albo bardziej dbają o to, żeby, że jak im się zrobi, to żeby to jednak wziąć i usunąć, bo jednak te kalafiory no to nie są synonimem piękna. Kto zrobił więcej dla polskiego brazylijskiego jiu-jitsu? Mariusz Linke czy Karol Matuszczak? Odpowiedź będzie cholernie nieobiektywna, bo o ile znam Mariusza Linkę, znam go, kilka razy z nim rozmawiałem, bardzo mało, ale kilka razy, tak Karola Matuszczaka nie dosyć, że z nim dużo rozmawiałem, to i mamy znowu podobne poglądy polityczne, a przede wszystkim bardzo, bardzo go lubię. Jest naprawdę takim no, spoko gościem. Więc myślę, że on, ale to jest nieobiektywne. Ile miesięcznie kosztuje Cię przygotowanie do walki w klatce, wliczając dietę, suplementy, odnowę biologiczną, zabiegi, fizjo, wlewy, sparing partnerów, odzież i akcesoria? Większość tych rzeczy mam za darmo, jako sponsorzy, chociażby właśnie witasz od kroplówki. Odżywki też miałem przez chwilę za darmo, ale w sumie chyba wolę sam kupować niż... No, ja ogólnie mam tak, że wolałbym mieć ze dwóch, trzech sponsorów i z nimi się tak jakoś utożsamiać, ale żeby po prostu... Nie chciałbym być żywą reklamą, nie chciałbym reklamować 10 rzeczy, wolałbym po prostu trzech sponsorów. I miałem przez chwilę firmę odżywkową, ale w sumie doszedłem do tego wniosku, że wolę sobie sam kupić. No i odpowiadając na to pytanie, no to jakoś dużo mi to nie wychodzi na miesiąc, nie wiem, z dwie stówy na odżywki. Ja tak naprawdę odzież nie kupuję, to co dostanę od sponsora, choć nie mam tak naprawdę teraz sponsora odzieżowego. Niewiele, to są tylko odżywki, też catering mam swój catering, więc nie wydaję jakoś też bardzo dużo na jedzenie, więc na szczęście jakoś to się tak układa, dzięki temu, że są moimi sponsorami. Marian, grałeś może w The Last of Us? Oczywiście, przeszedłem platynę i grałem na playaku trójce, zrobiłem platynę i jeszcze sobie walnąłem platynkę na czwórce. Bardzo fajna gra, bardzo fajna, ale znowu, no ja nawet, ta polityka jest wszędzie, ta polityka nawet jakbym... Marian, skończysz. Ale to nawet, człowiek nie chce o tym gadać, a jednak... Czy nie jest to polityczne, że w drugiej części pokazują tą główną, tą dziewczynę, tą Ellie, że się tam całuje z jakąś drugą, że po prostu zrobili lesbijski motyw. Po co to robią? Po co? To jest gra o czymś zupełnie innym. Po co robią takie... Ale to jest polityka. Ale to jest właśnie modne i to jest wszędzie już teraz. No wiem, ale to jest polityka właśnie. Ja też się z tym nie zgadzam. Dlatego ja nie kupię drugiej części. Nie kupię. Może ktoś powie, że jestem głupi, że na to zwracam uwagę i powinienem skupić się na aspekcie gry, ale ja nie kupię. Co oni mi za jakieś akcje robią? Jakieś propagandy denerwujące. Niech nie mieszają takich rzeczy do świata gier. Nie chcę też o tym gadać, bo są ludzie z różnymi poglądami i na pewno jak zacznę o tym gadać, to wtedy dużo będę miał też ludzi, którzy mnie znienawidzą, więc po prostu ktoś tam mnie będzie bardziej lubił, a znowu ktoś mnie znienawidzi. Wolę pozostać neutralny i... Ty tak już nie pozostałeś. No wiem, i tak nie pozostałem. No, ostatnie pytania, Maja. I tak nie pozostałem, no ale... Na ile dni przed walką zaczynasz abstynencję seksualną? Jeszcze raz. Na ile dni przed walką zaczynasz abstynencję seksualną? To też takie... I tak wydaje mi się, że w wielu w tych pytaniach trochę za bardzo się otworzyłem i za dużo powiedziałem rzeczy takich,
których jak potem będę tego słuchał, to będę miał w głowie, że powinienem zostawić jednak to dla siebie i nie mówić. I to też wolę to zostawić dla siebie, ale na pewno jestem, na pewno lepiej troszeczkę pozostać w tej abstynencji, no bo wiadomo, trochę bardziej agresja rośnie i tak dalej. Marian, powiedz, gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane. Gdzie się podziały tamte prywatki? No, odbieram to te zdanie jako tak, że świat się zmienił i już wszystko się pozmieniało. Ja na przykład zawsze lubiłem bardziej domówki, takiego typu spotkania, a nie lubiłem tych imprez, takich klubach, gdzie tam jest, można powiedzieć, jak to nazywam, taniec godowy. Dla mnie to jest w tych klubach to jest taniec godowy. Każdy tam się wygina po coś. Nie będę już bardziej wchodził w te szczegóły. Już nie ma tych prywatek, bo czasy się zmieniły i niestety ludzie idą w złą stronę. Dogadalibyśmy się w tym temacie, zresztą nie tylko w tym. Słuchajcie, no co? Troszeczkę pytań musiałem pominąć z racji tego, że to materiał trwał bardzo długo. Marian okazał się niesamowitą gadułą. Nie. I dupie. Także co? Słuchajcie, mam nadzieję, że jednak wasza ciekawość była wyczerpana, bo ten wywiad chyba był mocno wyczerpujący. Tak, i tylko oczywiście chcę od razu przeprosić, jeśli kogoś tam uraziłem, bo raczej nie chcę tego robić. I też no niestety nie udało się odpowiedzieć tak totalnie na te wszystkie pytania. Ale na większość, spokojnie. Na większość, więc... A większość pytań, która została pominięta, coś tam było o tym powiedziane w międzyczasie. Dokładnie. Więc łatwo można sobie wywnioskować, co tak naprawdę byś odpowiedział na to pytanie. Tak? No i przede wszystkim dziękuję Tobie, bo jednak jak widzę tam w komputerze te pytania, to wszystko musiałeś to zrobić, musiałeś napisać i no... Dużą robotę wykonałeś. Gdzieś to tam może jest pomijane gdzieś, ale naprawdę, z mojej perspektywy pomyślałem, o kurde, że trochę musiałeś się napracować. Więc dziękuję bardzo. To ja dziękuję za wywiad. Dzięki. No i co? Oglądajcie.